Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze PlebeyQuest The Crusades. Kontynuujemy nasze przygody w tej grze, gdzie udało nam się już w końcu wejść do Anglii i będziemy starali się oczywiście całą zająć i na szczęście okazało się, że ktokolwiek gra w tę grę, w sensie jeden z moich widzów, zacny mistrz twierdzy Raxo, mi napisał trochę porad, więc będę starał się też przynajmniej z niektórych skorzystać. A tutaj nas chłop atakuje. Swoją drogą, Araxo, to już publicznie powiem, mój główny film, znaczy film z tej gry na głównym kanale nie był materiałem sponsorowanym, bo sugerowałeś, że był. Nie wiem, co mam zrobić, żebyście w końcu zrozumieli, że oznaczę filmy sponsorowane, no ale, dobra. W każdym razie, chłopie mój piękny, no to musisz bronić, ktoś musi bronić, prawda? Więc w tym momencie wy pójdziecie tutaj. Easy for you, bardzo dobrze. Powinniśmy cały czas tak naprawdę coś robić, żeby oni nie mogli nas atakować. Dobra, my tam bronimy. Raxo mówił, że powinienem wziąć sojusz z tymi chłopami, bo oni po jakimś czasie dadzą mi taką super ultra dobrą jednostkę, chyba strzelającą, jak się nie mylę. 3 miesiące mamy czasu na sojusz i... No tak, no tutaj musimy naprawić mury, ale nie jesteśmy w stanie w momencie, kiedy ciągle jesteśmy atakowani. Aha, i mamy teraz Oliviera. Dobra, mamy Oliviera, który ma Snake Tamerów. Aha, to mnie tak rzucają tam. No tak, dobra, no to spoko. To dobrze wiesz, że coś takiego mamy. No tak, tutaj, bo tutaj będziemy mogli grać jeszcze. Ale przede wszystkim mamy El Nutello tutaj przybył do nas. Tylko niestety... nie mamy miejsca na pana El Nutello jeszcze. Dla mnie to będzie pan El Nutello. Czy to się nagrywa? To się nagrywa. Musiałem jeszcze sprawdzić, czy to aby na pewno się nagrywa. Wszystko słychać. Dobra, super. Musimy dać 50 monetek, wtedy możemy wziąć udział w grze. No i tu jest jeszcze chłop. Difficult for you, similar to you. A zapomniałem, że jeszcze nikim nie pokonałem tych chłopków, którzy dają... tego chłopka, który da tam kryształy, no ale dobra. Na razie może tak, czyli tutaj się będziemy bronili. No to teraz tak. Musimy mieć sojusz. Właśnie jak wygląda sytuacja? O Jezus Maria, ile my tam mamy na plusie? Jesteśmy 64. Jakbyśmy tam wysłali ambasadora, to może nam się polepszy sytuacja i będziemy mogli dzięki temu w końcu wziąć z nimi sojusz i zaliczyć to zadanko. Naprawa murów to jest coś, co jest trochę problematyczne. Dobra, ty weź się z restu. Ile mamy cukru? No nie za wiele tak naprawdę. A jakbyśmy tam poszli do karczmy? Za 180 zł. No dobra, weźmy za złoto. Niech będzie u ciebie, że za złoto to zrobimy. Super sprawa, bulwo. I teraz tak, tu się nic złego nie dzieje, nie? Raczej nie. Dobra, to ty pójdziesz na researche. Albo, bo ktoś mówiliście o tych świeczkach, że powinienem zapalać te świeczki, wtedy iść powinno tak naprawdę. Na szybko spojrzeć, że... Dobra, spróbuję mimo wszystko tutaj zajść i trochę punktów badań ogarnąć sobie. No teraz tak, jak tu pójdziemy z zielonym, czy to jest najlepsze, co możemy zrobić? No, obstawiam, że tak. To wtedy tu pójdzie, może coś się... Nic się niestety nie dorzuciło. No i tu już jest klops, nad klopsy. Możemy dwa razy w dół, to wtedy na ukos pójdzie zielone. I to jest chyba jedyne, co jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. Więc spróbujemy. Może jakimś cudem coś się... O, dorzuciło się jeszcze na dole. I to jest tyle w temacie. 27 punktów. No dobra. Niechaj będzie. Ile my tych punktów mamy tutaj? Mamy 110 obecnie. Aha. To muszę jeszcze zrobić. Jak chcę odblokować jeszcze lepsze jednostki, to muszę to odblokować. Better refill? Gdzie to może być? Czekajcie, nie, no to... A, jeszcze to, tego jeszcze nie mam. A, jednostki się szybciej leczą podczas odpoczywania. No dobra, to już weźmy to sobie, odblokujmy, skoro tak czy siak to trzeba będzie odblokować. No i zostaje chłop, który ma z jakiegoś powodu, dałem mu tych chłopków, bo tam pewnie ulepszyliśmy, daliśmy komuś innemu. Tak, ktoś dostał zbrojnych chyba, nie? Kuszników niestety nie ulepszę na razie, bo oni tam przechodzą na jeszcze wyższy poziom. Więc klops nad klopsy. Wy nie macie życia niestety. No dobra, możemy z was zrestować, to tylko drewno i pszenica na to idzie, niechaj będzie. Jest pan Alberto.
pan Alberto, który daje konie za 20 złociszy. No nie wiem, czy tak jesteśmy aż tak złociszami. Znaczy z koniami chętnie trzeba, mogę kupić. Drewna nie potrzebuję kupować. Więc raczej nic tutaj z tobą nie zrobimy ciekawego, więc możemy skończyć turę. Tak, 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 możesz wrócić we wrześniu. O, co się dzieje? Dobra, z Anglią chcę się bić. Jestem za. Dobra, 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 super. Więcej państw idzie na Anglię, bo ta Anglia to tak już mocno wchodzi. Tutaj też się biją. Dobrze, coraz więcej państw wchodzi na Anglię i to jest coś, co nas interesuje, bo jest większa szansa, że uda nam się ją ogarnąć. Też no, nie widzę sensu, wiecie, przeciągać tej serii, po prostu zrobimy sobie, tak jak mówiłem, że jak wejdziemy na Wyspy Brytyjskie, wszystko na Wyspach Brytyjskich będzie nasze, no to możemy uznać, że jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Dobra, ale sytuacja wygląda następująco. Będą nas atakować. Wink, wink. Dobra, możemy iść do przodu. No tutaj mamy najpotężniejszą armię ze wszystkich, ale chłopki widzę, nie chcą chyba. Chłopki chcą stać, okej, okay, no dobra, możesz stać, ja ci nie bronię. I dorzucimy sobie autoszarże. A, i tutaj mamy tych pięknych zbrojnych z przodu. Złociutkie takie mordeczki, byczki. Dobra. To idziemy. O, oni tam też szarżują. No dobra, jest, spokojnie. To pytanie, czy kusznicy nie potrzebują zamianki, podmianki, bo chyba nic nie będą robili, chociaż niby coś tam strzelają, ale to już zbrojni sobie ogarną sytuację, kusznicy postrzelają. Tam jest jeszcze szarża niestety. Dawaj, panowie. No, nie róbmy przypału. Szybciutko, szybciutko. Dobra, zwiększmy tempo. To już raczej sobie poradzimy bez większego problemu. Coś tam się... Dwa oddziały chyba pokonaliśmy, jak się nie mylę. Dobra, super sprawa, Bulwo. Sytuacja opanowana. No wiele nie dostaliśmy za to. Ale co się zdobyło, to się zdobyło, prawda? No, trzeba będzie wtedy wejść na tamten fort. Chcemy czy nie chcemy. Asasynowie zaatakowali Antiochię. Okej, okay. Tam już tylko dwa tereny zostały. Tutaj są ci piraci, którzy też widzę tam latają sobie. Niestety mamy jakieś bunty. O, arabski kolega do nas przybył, który nam daje cukier. No i to tyle w temacie. Cukier bardzo chętnie przygarniemy oczywiście. No ja w teorii muszę zaatakować, bo wtedy oni nie są w stanie atakować mnie i wtedy są w stanie naprawić te mury. Więc możemy zaatakować, tak wiecie, po lapicu, tak na dobrą sprawę. Ale spróbujemy, niech będzie, że tam sobie pójdziemy. Bo ktoś musi, prawda? Siege Tower. No Siege Tower weźmiemy za 60 sztuk złota, to nie jest... No tutaj mówią, że nie damy rady, no ale to trzeba kilka razy pewnie tak czy siak się przebić, więc atakujemy. Winchester sobie zaatakujemy. Teraz tak, ty chłopku jesteś słaby i niegodny zaszczytu dowodzenia armią, więc naprawisz tutaj mury. Dobra, super sytuacja. Tutaj dostaliśmy trochę złota za winko, gościu dał nam cukier. No tak, to tam się udało obronić. Tutaj będzie festiwal. Znaczy nie, tutaj na razie nie chcemy wchodzić chyba. Sojusz, bo zaraz zapomnę, znając moje umiejętności zapamiętywania. O Jezus Maria. Mimo, że im kurde, to trzeba kryształek tak czy siak. Co by zrobić, żebyśmy... No nie wiem, nie mam żadnego kryształka. No już z nimi handlujemy. Na sojusz się nie zgodzą. Nie wiem, czy jest sens próbować, czy jak ta strzałka nie jest tutaj, to na 100% nie będzie sojuszu, czy jest jakakolwiek szansa na sojusz. No cóż, no, mogę co najwyżej spróbować, no bo już nie jestem w stanie zwiększyć jakkolwiek szans. Co powiecie? Nie powiecie, znaczy powiecie, że nie. No dobra, rozumiem. No to mamy trochę problem w takim razie, bo tego zadania możemy nie zrobić w takim razie, ale mury się chociaż naprawi. I teraz tu mamy kolejnego pięknego człowieka. No tego trzeba pokonać. No tu z jakimiś tam syfiastymi jednostkami przyszedł. No to równie dobrze ten może pójść. Więc idź tutaj. Aha, bo ja muszę go zaatakować. No dobra. To zaatakuj. Czekajcie, co ja muszę zrobić, żeby...
Często jestem pośledzony. Tu nie mogę. A, dobra, na niego mogłem kliknąć. Okej, okay, nieważne. Sytuacja opanowana. W karczmie... Czy to jest ktoś nowy? Nie, to jest ten sam. No niestety nie mogę cię przygarnąć. A szkoda. No tu zawsze no ten jeden kryształek w teorii by się przydał, ale w praktyce to jest marnowanie trochę umiejętności naszego dobrego chłopka, którego można wysłać na ruiny, aczkolwiek no da, spróbujemy mimo wszystko wysłać go na ruiny. Bo co ty tam miałeś? Co ty tam miałeś za jednostki? Spearmenów, archerów i fast shooterów. Nie wiem, czy my cokolwiek, czy my wiele zrobimy tak na dobrą sprawę. To może nie. Może zapal świeczkę, tylko że to jest koniec tury dla ciebie, no tak. No ale wtedy spróbujemy następnie na przykład z winem coś tam porobić sobie, czy coś w tym stylu. Dobra. No to kończymy turę. Nic nie pominąłem, prawda? Dobra, tamci się tam leją ze sobą. Tu już zakończyli wojny. No ktoś mówił też, że Paryż zaatakował. Zawsze jakiś pomysł, prawda? Aha, nasz sojusznik chce, żebyśmy pomogli z tymi piratami. W sensie, no ja mogę się zgodzić, ale czy jestem w stanie jakkolwiek... jakkolwiek tam podejść? Nawet nie jestem pewien, czy jestem w stanie tam podejść, mówiąc szczerze. Pomyślę o tym, bo to no taka jest prawda. Aha, bo wy... No chyba mogę przez wasze tereny przechodzić ostatecznie, tylko że wy i tak nie macie żadnej drogi do nich połączyć. To trzeba przez inne państwo przejść tak czy siak. No niestety, ktoś tam będzie bronił. Ale zobaczymy, co ona ma. No szare jednostki. A nie! Ma leczące! Ma złotych leczących. No ale szarych będą leczyć sobie. No dobra. O Jezus, ile tutaj? Tutaj trzy warstwy murów i wychodzą. No, trzeba się troszkę poprzesuwać, wiadomo. Zaraz się zastopuje. Jaki zasięg ma? Taki zasięg ma. No chwilę poczekamy. Może chociaż barykady zniszczymy. Albo się wycofamy. To jest dobre pytanie. Mówię, tutaj wiele nie zrobi. Dobra, ja się wycofam. Chociaż wydaliśmy hajs na te wieże. Co robić? Wycofywać się czy nie? Walczyć do końca czy nie walczyć? Oto jest pytanie. Dobra, spróbujemy powalczyć. Chociaż no to zaraz będzie strzelało. Dobra, stop. Stop, 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 stop. Tutaj sobie szarże dorzucimy. O Jezus, wy już szarżujecie. Dobra, podmianka, zamianka. Dobra, idziemy panowie do przodu. Ale kawaleria bardzo nam się przyda. Raxo mówi, że kawaleria resetuje morale, czy tam trochę nam podwyższa morale. No i niestety, to jest to problem, że to będzie nam leczyło przeciwników. Ale postaramy się coś z tym fantem zrobić. Zbrojni tu jeszcze stoją i biją. Dobra. Na razie dużo nie tracimy. No chociaż te barykady poniszczymy. Jakbyśmy tam ciągle atakowali, to nie będzie w stanie ich naprawić, więc za którymś razem w końcu ten fort zostanie zdobyty przez nas. A jest to raczej coś, co nas interesuje. Wieża ma dużo życia. Tu sobie bijemy na spokojnie. Wy strzelacie? Czemu jeszcze nasza wieża nie strzela? To jest pytanie dnia. Dobra, teraz dopiero strzelę. Jak na parza. Karabin maszynowy mają ci kusznicy normalnie. Dobra. Zbrojni są bici. Nie powiem, że nie mocno, bo dość mocno. Niestety, dość mocno są bici ci zbrojni. Zrobiłem podmiankę może, mimo wszystko. W sensie, ja bym chciał jakoś tych tutaj podmienić. I teraz wy się będziecie wymieniać. Szybciutko, panowie. Dobra, jeszcze tragedii nie ma. No może rozwalimy tę pierwszą warstwę muru. To zawsze coś miłego i przyjemnego. Kusznicy chyba strzelają. Nie, chcę kuszników zobaczyć. Tak, oni strzelają, dobra. No to zaraz padnie pierwsza warstwa. No to zniszczymy jeszcze ten mur chyba i wtedy będziemy stąd spadać. To i tak więcej już się raczej nie da zrobić, chociaż... Nie, no tam jest już druga warstwa muru jest do przebicia, potem jeszcze jedna warstwa muru do przebicia. No nie jest takie hopsiu. Czy oni się walą w ogóle, ta kawaleria, w ten mur? Jest trochę przykro, no i leczą się, nie? To jest rzeczywiście problematyczne. Dobra, wyłączmy na razie te szarże. Bo nie jest tutaj... Chciałem wyłączyć te szarże, halo. Zwłączono czy... Nie, wyłącz. Aha, no tak, bo i tak musi gołąbek dolecieć.
Też prawda. Dobra, nie było tematu. Dobra, podmianka. Szarża wyłączona. Sobie stoimy trochę i czekamy. No niestety już nam spadają morale chyba przez to, że teraz panowie nie szarżują, ale rozwalimy te warstwy i to jest na pewno miłe i przyjemne. Może się nawet wycofamy troszeczkę i pokonamy te jednostki, jeśli się za nami rzucą, ale nie, bo one się będą rzucały za wieżą oblężniczą. My zupełnie nie jesteśmy w stanie kontrolować wieży oblężniczej. Niestety, dobra. Jeszcze chwilę sobie pójdziemy, skoro i tak to bijemy. Ojejku, tutaj zapomniałem, mogłem was podmiankę zrobić, żeby kusznicy mogli sobie strzelać. No dobra, teraz musimy uważać na zbrojnych, żeby ich głupie nie stracić. No to wieża obnężnicza to jedzie i jedzie. Dobra, troszkę się wycofajmy. No spokojnie panowie. Tu zrobimy podmiankę. Dobra, stop. Tutaj jest ładna podmianka. Teraz tu zrobimy podmiankę. Teraz wieża obnężnicza będzie dostać po pysku. Ale nas to no, urządza, powiedzmy. Dobra, teraz kuszników jeszcze do przodu damy. Wrzucimy autoszarże i myślę, że będziemy teraz próbowali iść z atakiem dalej. Oni się wycofują. Jakby podwiedział, że będę chciał, bo oni tam chyba coś zniszczyli. Przynajmniej spojrzałem. Oni nic nie są w stanie robić, ale przynajmniej teraz tankuje ta wieża obnężnicza. No i tutaj jest później ten trzypoziomowy. No to już jest trochę problematyczne, prawda? To może nawet i dwa ataki pójdą na to, żeby te warstwy zniszczyć. Zobaczymy. Na szczęście limitu czasu tu nie ma. No limitem czasu jest, powiedzmy, morale, ale jak mamy tę kawalerię, no to ona nam trochę regeneruje te morale, przynajmniej tak zrozumiałem. Dobra, panowie, na spokojnie. Ale tracą te jednostki, nie? Jaka długa bitwa nam się tu zrobiła, ale nie chcę przyspieszyć, bo się trochę obawiam, że mogę przez to coś się popsuć, w sensie, że nie zobaczę czegoś i za późno zareaguję, więc wolę sobie tutaj już siedzieć na spokojnie i wszystko obserwować. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. No ten chłop tu, znaczy, no tu jeden ostatecznie leczy, nie? Dwóch się patrzy, a ten tutaj stoi i leczy. Dobra, no rozwalimy tutaj jeszcze te warstwy muru. To jest akurat dobra sytuacja, tylko kurczę, teraz nie widzę, ile życia mają moi włócznicy. Dobra, tych trzeba będzie podmienić szybciutko, bo nie chcę włóczników stracić. Dawi. Dobra, pierwsza warstwa pada z dwóch. I podmianka. Poprosimy o kolejną podmiankę. Teraz zbrojni mogą trochę potankować, żeby nam włócznikom nic się złego nie stało. Kusznicy strzelają, to na razie nie będę ich wymieniał, bo nie ma to sensu. A włócznicy nie dostają od niczego. Dobra. Jest ej, jeden atak i naprawdę tutaj dużo robimy. Nie jest tak tragicznie, tylko że już tak morale się zaczyna nam obniżać niestety. No ale postaram się chociaż jeszcze tę warstwę zniszczyć, bo to by nam bardzo łatwo ułatwiło zadanie. Wtedy jak będziemy znowu ciągle atakować, to nie są w stanie tego naprawić, to za dwie, trzy tury to na pewno się już przebijemy i będziemy w stanie wszystko ogarnąć życiowo. Mamy 18 minutek nagrania, okej. Okay. Niektórzy pewnie myślą, kurde, już 18 minut ogląda ten film, to czas wyłączyć. Dobra, wycofują się. Zaraz padnie. Okej, okay, ale myślę, że nie będziemy chyba szarżować dalej. Troszkę się cofnie. Znaczy, można wykorzystać... Fuck. O nie. Można wykorzystać tę wieżę oblężniczą do końca. Błagam, kawalerio, autoszarży wyłączmy. Zapomniałem o tym w sumie. Dobra, stop. Bo chyba jest w stanie jeszcze barykadę jedną zniszczyć, tak mi się wydaje. Dobra, stójcie chwilę, leczcie się panowie, leczcie. Okej, dobra, idziemy do przodu. Zobaczymy, co jesteśmy w stanie tu ugrać. Czy ta wieża oblężnicza będzie w stanie strzelać? Znaczy nie, ona w sobie barykady nie zniszczy, ona strzela w mur, tak czy siak, tylko i wyłącznie. Tak, dobra, stop. Stop. Dobra, nas nie atakują, my możemy sobie stać. Czekajcie, jakby na kuszników naprzód. No chwilę jeszcze wytrzymają. No to już jest taka może i dziwna taktyka. Ale spróbujmy. Chyba jedno pole do przodu i być może będziemy w stanie strzelać w te jednostki tutaj. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Dobra, jedno pole do przodu. Trochę życia ma ta wieża oblężnicza, więc spokojnie damy. Jeszcze dajemy radę, moi drodzy. Uwaga.
Tak, kusznicy sobie tutaj stoją i strzelają. Dobrze. Jestem za. Taka taktyka mi się... Popatrzcie, jak się wycofują. I przynajmniej tę barykadę sobie zniszczymy. Nie tracąc nic na razie. Do, nie, rzucili się do przodu. Czy jednak nie? No w teorii nie wiem, czy jest sens tutaj już tak do końca się z tym zabawiać. Dobra, najpierw włóczników może dorzucę. Włócznicy do przodu, barykada spadła, idą, patrzcie, rzucają się. Dobra, wy się teraz wymieńcie. Ci się naprawdę chcą tutaj mocno naparzać. No dobra. Zamieniamy podmianeczka i lecimy do przodu. Spróbujemy. Jeszcze ta wieża obniżona się trochę trzyma. Tylko niestety ci nie mają zasięgu, żeby bić. Ci włócznicy. Dobra, teraz się wycofują. Teraz się możemy bić. To zaraz jeszcze wam zaszarżuję raz. No, przynajmniej te jedną warstwę na pewno niszczymy, ale wieża obniżona może za chwilę paść już. No już jest taka... Nie wiem, że tam powiedzieć, ile jej życia zostało, a nasze morale też już są dosyć słabiutkie. No tak, szarża trochę tam... Naprawia nam morale. Ale to tak tyci, można powiedzieć. Dobra, ale jak to jedno spadnie, to będziemy chyba spadać. To już raczej nam wystarczy. Ale człowiek chce. Człowiek się zastanawia. A może do końca? A może by się udało do końca? Kurde. Spróbuję jeszcze raz zaszarżować. No i jeszcze chwilę posiedzę tutaj w tej bitwie. Ci leczący, nie? Gdyby nie ci leczący, to byłoby całkiem. A tak to oni nam tutaj życie uprzykrzają. No, kusznicy tam strzelają ładnie. Oni dostają? Ci kusznicy trochę są ranni jakby. Aha, oni dostają z czegoś. Z tego tu dostają. A, no dobra. Dobra, zaszarżuj jeszcze raz. Może jeszcze tę jedną warstwę muru zniszczymy. Tak, jeszcze troszeczkę. Jeszcze jedna tura tak zwana, nie? Syndrom ostatniej tury. Dobra. Ja powiem tak. Trzeba zmienić. Zbrojnych trzeba stąd do przodu. Bo już tutaj jest naprawdę nieciekawa sytuacja. Dobra, zbrojni do przodu. No zniszczymy jeszcze tę jedną warstwę, wtedy się wycofamy. Bo już no, tutaj jest... Może i by się udało, ale czy ja wiem? Dobra, no to jest zniszczone. I człowiek jeszcze stoi. Dobra, ostatnia szarża. Ostatnia szarża husarii to jest, moi drodzy. No człowiek się zastanawia, bić czy nie bić. O, to jest pytanie. Kusznicy też strzelają. Wieża obleżnicza jeszcze wali, jeszcze się trzyma. No to jest takie ryzykowne, ale, no to jest największa bitwa. Tylko, że nam już niestety spada morale, więc to może się okazać problematyczne. Nie wiem, czy nam nie spadnie morale, jak nam wieża padnie na przykład. Tego zaraz zaobserwujemy. No to tam troszeczkę nam to odnowiło. Nie powiem, że nie. Dobra, oni na szczęście nie strzelają. Wieża obniżnicza tam ciągle ten tankuje obrażenia. Ci zaraz znowu zaszarżują. Już teraz ręcznie wolę to robić, żeby szarża nam czasem nie zabiła jednostek czy coś, ale no to już jest raczej koniec. Nie zdążymy. Trochę szkoda. Ale tak, morale poszło się kochać. I się wycofujemy. A, wieża obniżnicza też się wycofuje. No to tyle dobrego. Bo w tym momencie ona jeszcze tankuje. Szkoda, bo w następnej bitwie ten pasek będzie chyba cały. Jakby to będzie uleczone, nie? Nie będzie tych kolejnych warstw, które tu były, ale ten jeden pasek będzie chyba w 100%. Więc trochę pupka pod tym względem. No dobra, to się wycofujemy. Wieża obnężnicza przeżyła. Chyba z jednym punktem życia. Ale wytrzymała, prawda? No dobra, to teraz się wycofujemy. No to dobra, widzimy, że nasza armia była w stanie praktycznie zdobyć ten fort. Możliwe, że gdybym tam szybciej coś zaatakował czy coś, to by się udało, no bo tam naprawdę już niewiele zostało. O, rzucili się za tą wieżą obleżniczą. No spróbujemy... O, dobra, ci tam już mają maksa. Spoko, sprawa, bulwo. No wyparli nas w teorii. Aha, tu jest jeszcze ta walka. Chłop się boi. On ma jednostki strzelające? Chyba nie. To równie dobrze możemy stać i czekać, aż chłop podejdzie. Bo my będziemy zaraz strzelać w niego. Mamy autoszarżę, ale tu się oczywiście nie przyda w żadnym wypadku. No panowie, naparzamy. Już on ma więcej jednostek walczących wręcz, więc to może być ciężka przeprawa. Co to robiło? Nie pamiętam. No dobra, tutaj zwiększymy sobie prędkość. No właśnie, on sobie może wymieniać. I to jest trochę problematyczne, aczkolwiek dość mocno dostaje po pysku. No nie, nawet nie trzeba wymieniać tego oddziału, który jest z przodu, ale biją się do końca, nie? Cwaniaczki.
No dobra. Znaczy oni chyba muszą się bić do końca. Dobra. Spoko. To jest pani chyba z Black Marketu, jak się nie mylę. Zaraz sprawdzimy. Dobra, udało się naprawić mury, czyli zadanie wykonane. Dostaliśmy 40 punktów badań. No i tutaj widzicie, została ten ostatnia warstwa. Musimy to zaatakować. Zaatakujemy tym chłopem. On ma tylko jeden oddział walczący wręcz, no ale ma dwa oddziały strzelające. A to zależy, kto przyjdzie bronić, nie? To jest największe pytanie. Kto przyjdzie bronić? Siege. Ty, dlaczego u ciebie więcej kosztuje? Czekaj, dobra, pomyślę. Dlaczego u ciebie to więcej kosztuje? No, dosłać coś, co jest ranne. W teorii aż tak źle z nimi nie było, tylko że pewnie mają słabe morale przez to. To jest ryzykowne, nie? Ale no, u niego Siege Tower mniej kosztuje. O połowę. Zaryzykuję. No, ryzyko moje, prawda? Piwo twoje, czy co tam. Ty ogarnij bunty tutaj. No bo ty tam nie bijesz się realnie, tylko tam marnujesz turę, powiedzmy. Ciebie trzeba zrestować, niestety. A, czekajcie, bo tutaj jakiś chłop przylazł, który ma jednostki strzelające i tu jakiś chłop przylazł. Celtycki. A, bo to Celty do nas... Nie, czekajcie. To są Celtowie? Ale jak oni tu przyleźli w ogóle? A poza tym to nas nie interesuje, bo to przecież jest... ale to są chaci celtyccy longbowmeni, to jest chata, co oni mogą nam dać, jak będziemy mieli z nimi sojusz, więc w sumie zapomniałem o tym. Dobra, ambasador, a w międzyczasie jeszcze... No tu nam spada, no to w pupie was mam, trudno, nie zrobimy tego zadania. Życie tak czasami wygląda, że się zadań nie wykonuje. Czyli chłop tu idzie z jednostkami strzelającymi, no to pójdziemy tym... Czy mogę ci coś wymienić ewentualnie? No nie, to wszystko ma mało życia przecież. Dobra, no trudno. No to w takim razie idziesz do tego chłopa i ty zostajesz z pełną armią. A tak, to jest mój. Tak sobie przez chwilę myślę, o co chodzi? Kto to jest? Dlaczego on tam stoi? Kto go tam zapraszał? Czyli byśmy chcieli sojusz z nimi, no zobaczymy, czy się uda. Tutaj będzie atak, wtedy tam przez Cambridge można przejść do Londynu i będziemy zadowoleni raczej, jak wypchniemy Anglię z Wysp Brytyjskich. No dobra, chłopie, co ja mogę z tobą zrobić? Możesz iść do karczmy. Tego nie biorę. Tu nie wejdę, bo mnie nie stać, a skoro mnie nie stać, to najlepiej iść tutaj. A teraz czekajcie, czy jak nie, by czułek to... Jak to będzie? Jak to jest z tymi byczułkami? Bo czasami jest więcej, czasami jest mniej. Teraz cholera wie, co to znaczy. Dobra, spróbujmy. Bo się nie przypatrywałem. Teraz dał 4, tak? Nie, 5 dał. Siups. Chlups. Dups. I dalej nie wiem, co tam mogę dodać do tego. Po prostu zrobione i zrobione, o kurde. Pentakill. Dobra, chłopiec zadowolony, ja też jestem zadowolony. A, zapomniałem o tobie, Black Market. Bo to są jednostki, których nie da się ulepszać. One takie są, o. Takie są i już. To są mnisi, jak stwierdzę, a to są piraci na kuniach. No, kawaleria zawsze, nie? Zawsze jakaś kawaleria. A, dobra, to tam jest jakaś pogadanka, to nas nie interesuje. Czy chcemy to brać? Znaczy, obstawiam, że... No właśnie, nie stać mnie, to nie ma sensu się w to bawić, skoro i tak mnie nie stać. To wiecie, to tak trochę 3 na 10, ale chyba mogę też sprzedawać coś. Tylko ja nie chcę sprzedawać, bo potrzebuję tych jednostek, żeby tam poulepszać też później trochę. Więc tak na dobrą sprawę nic tutaj niestety nie zrobię. Dobra. Dostałem 5 więźniów, dostałem cukier, dostałem surowce z handlu. Dupa.
No tak, w Normandii to tam wiadomo. To mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. No z tym nic nie wyjdzie, więc równie dobrze można to olać z tym sojuszem. Ja tam kryształków nie mam ani nic, a hajsu wydawać na jakieś głupie sojusze mi się nie opyla. Ci chcą handlować 5 koników. No dobra. Jestem za. Super sprawa. Dzięki, byczku. Dobra, tam się leją, tam się leją. Wszędzie. O nie, znowu to, no dobra. Dopóki mnie nic nie będą robili, a tu też wybór papieża może być, nie? Tak. Właśnie. Kardynał Ubaldo. Aha, Wraxo mówił, żebym starał się ogarnąć tak, żeby nie było papieża, bo jak jest papież, to wtedy dostaje minusy za walkę z państwami, które też są chrześcijanami. Ekskomunikujmy Ruś Kijowską. Okej. Okay. Wątpię, żeby im robiło. No dobra. Ta sytuacja wygląda następująco, że w sumie tylko pierwsza rzecz nas interesuje, że nie. My nie chcemy, żeby był papież. My nie chcemy, żeby był... A, dobra, to jeszcze nie my. Player turn. Ja mówię, że nie. Ja mówię, że nie, tylko trzeba będzie komuś przegadać, jeśli mogę. Aha, ty tam go przegadujesz, dobra. Ty go przegadujesz i teraz ja mogę kogoś przegadać. No to ciebie na przykład przegadamy. Dobra. Czy my coś robimy, czy to jest takie los... Nie, ostatecznie chyba nic nie robiliśmy. Dobra. Większość idzie na nie. Więc no, ciebie mogę co najwyżej. Rozumiem, że to jest takie o. Nic nie tracimy, to nie jest za surowce ani nic. Dobra, jest 7 na nie. Tego nie mogę przekonać. Ciebie mogę przekonać, dobra, chodź tu. Jest 12 na nie. Kogoś jeszcze mogę przekonać, tam jest ktoś do przekonania, to chodź w moją stronę, kolego piękny. Dobra, jest 20 na nie, 7 na tak, to już nic nie musimy robić. Dobra, papież nie będzie papieżem. a reszta mnie totalnie nie interesuje. Bierzemy no, bo możemy. I tyle w temacie tak naprawdę. Dobra, tu mnie nie interesuje więcej. Dobra. Tu się zdecydowali, żeby ekskomunikować Ruś Kijowską, okej. Okay. Ja będę na nie. Ze wszystkim, co może być, ja będę na nie. Szczególnie jak mnie coś nie interesuje. Dobra. To mnie nie interesuje. Dobra, tutaj byli na nie. Okej. Okay. No i sytuacja opanowana w takim razie. Tyle dobrego. Zamykamy to. Ej. Czemu oni mnie... O nie, oni się wkurzyli na mnie. No dobra. Troszeczkę. Ej, nikogo nie wystawiłem. No w sumie nie wystawili nikogo do obrony. Okej. Okay. 325 punktów badań tam znaleźliśmy. No i to ja rozumiem. Co my tu mieliśmy, bo już nie pamiętam. A, oddział strzelający. To wymienimy sobie kolegę, żeby nam nie ginął ten oddział. Wy sobie postrzelacie troszeczkę. Dobra, przyspieszmy to. A, przejdźcie do przodu troszkę, bo ten jeden oddział kuszników... O, patrzcie jakie spaniaczki. Dobra, no to pchamy się na chama. Dawać. Dobrze, że tutaj kusznicy mogą chodzić i strzelać, nie? Nie muszą się zatrzymywać. Tyle dobrego w tym wszystkim. Ale mocniej bijemy. No tutaj trochę sytuacja nieciekawa, ale tu możemy sobie podmienić jednostki. I już powinno być git. Najważniejsze, żeby ten oddział nie został zniszczony. Dobra, jest zwycięstwo. Chłop się tam już nawet niczego nie uczy, bo już ma maksymalne doświadczenie. No tak, to jedno zadanie nie zostało wykonane niestety, bo jestem grubą bulwą, ekskomunikowano, to nie wyszło, tutaj się udało wygrać, 4 procarzy jeszcze znaleźliśmy. No do Londynu jeszcze nie wejdziemy, możemy iść na Bristol albo na Cambridge, a no właściwie tu i tu możemy iść w tej samej chwili, tylko niestety jesteśmy mocno tutaj jeszcze, kto tu przylazł? No nie, ci, o Jezus, ci Celtowie tu przyszli. Trochę nieciekawie, mówiąc szczerze, ale spokojnie to się ogarnie, nie wiem jeszcze jak.
Zawsze mogę kimkolwiek zaatakować. Może. Dobra, czekajcie. Nie, na spokojnie. Najpierw tak. Zamknijmy to. Dajcie mi hajsy. Dziękuję. To. Dobra, dostaliśmy drewno. Dostaliśmy cukier. Dobra, dostaliśmy więźniów. Jest tak, wy, moi piękni, wspaniali ludzie. Jak tu zrobić z was przyjaciół? No trzeba będzie im dać kryształka, którego nie mamy. A to oznacza, że chłop musiałby wejść do karczmy. O, a tu przyszedł jakiś kolejny. A to jest ten, ej, to jest ten przecież. Aha, bo on chyba... Czekajcie, bo on tu siedzi i ja go mogę przekonać, żeby tam nie siedział? A mogę go przekonać, żeby do mnie przyszedł? Bo za atak pay to leave? A, nie mogę jeszcze z nim negocjować. Mogę mu zapłacić, żeby sobie poszedł. Nie, pomyślę jeszcze, co z tobą zrobić. A mogę cię przekonać, żebyś oddał mi swoje jednostki? Ja bym bardzo chciał twoje jednostki. Czekajcie, bo tu, żebyśmy... Musimy mieć jeszcze weteran archerów, jeden oddział. Tutaj trochę slingersów podostawaliśmy, czyli procarzy. I to w zasadzie tyle. Dobra, zaraz pomyślę, co dalej. Czyli tak, chłopku piękny, no... Co byśmy mogli zrobić? Możemy zapłacić chłop. A właśnie, mamy bardzo dużo punktów. A co tu siedzi? Jakie tu są bunty? A tam jeszcze atakuje. Ty najlepszą swoją armią atakujesz? Tak. Jeśli dobrze zrozumiałem, Raxo mówił, że ta jednostka jest nieśmiertelna, ale może mu chodziło o inną. Cholerka wie. Dobra, czekajcie. Badania. Mamy bardzo dużo punktów. Mogę wymieniać medale, które daję jednostkom. Jak miał 450 punktów, to bym mógł odblokować kolejny poziom wspaniałych jednostek, więc na to chyba będziemy teraz zbierać. A tutaj mam możliwość negocjowania z tym chłopem, który jest w karczmie. A tutaj jeszcze wymiana większej ilości, wiecie, szeregów na polu walki. Dobra, wezmę to mimo wszystko. Wyślemy tego śmieszka. On się zdenerwował, o co chodzi? Dobra, możemy za 10 go przekonać, że sobie poszedł. To jest na zasadzie tej rozmowy takiej dziwnej. No dobra, no ostatnio nam się udawało nawet. Dobra, co taki chłop może chcieć pogadać? On chce na pewno pogadać o honorze. Uznajmy, że to jest honor. O królestwie. I o... Nie wiem, awansie. Wszystko się, nie, awans jest dobry. No, uznajmy, że to jest awans. Może o muzyce chcę porozmawiać i o miłości. I o awansie. Dupa. Więc nie pamiętam wrong place. A, czekajcie, bo coś było w wrong place, tak? A, czyli na pewno jedna z czterech. Czyli jak to jest wrong place, to uznajmy, że może on chce o tym i o tym i o tym. Dobrze. I se chłop poszedł. I zapłaciłem tylko 10. Haha. Okej. Okay. No ty masz małe moralki. A szkoda. Wiem, co zrobimy. Zrobimy najwspanialszą taktykę świata. Mimo wszystko, ty zaatakujesz. Ja wiem, że on ma mało. Stąd polecisz na... To jest to samo raczej. To poleć na Cambridge. Yes, my friend, okej. Okay. Z jednym Siege Towerem. No dobra. Pytanie, czy ja mogę zaatakować jeszcze coś w tym samym czasie, bo taki Brad mógłby polecieć na Bristol. But... O kurde, nie zaatakuje. Trochę przypał. Czekajcie, bo mam za mało hajsu. Jakbym mógł ogarnąć sobie hajs na szybko? No nie mam... Za mało ludzi mam. Bo ja bym chciał jeszcze mury naprawić. No to spróbuję mimo wszystko tym naprawić mury. A! O Jezu, ja pszenicy nie mam.
Jak myśmy tutaj pszenicę mogli ogarnąć? Nie mamy jak. Nie mamy kupca żadnego. Co najwyżej pójść na ruiny. Trochę przypał. Niepotrzebnie zaatakowałem ten Cambridge, może trzeba było spróbować, ale on pewnie tak coś by wysłał. No bo musimy zaatakować, żeby go przyblokować i wtedy dopiero naprawić kolejnym gościem mury. Ale w tej sytuacji, która się wydarzyła w naszym ciężkim, smutnym życiu, musimy to zrobić inaczej. Nie, dobra, czekajcie. Ty pójdziesz na ruiny. Albo nie, czekajcie. Możemy tego zaatakować, żeby nam dał kryształek. A ktoś ma tutaj... No nie, pszenicy tu nikt nie ma. O. No to nie, no to już idźmy tu, bo tutaj jest szansa, że znajdziemy jakieś fajne fanty. Dobra, idźmy tam. Ty natomiast, mój piękny człowieku. Co się stało, że my tak mało hajsu mamy? To jest... Jezu, wy tam sobie gadacie. Dobra, o, już mamy nowe te pewnie medaliki. No dobra. To pójdziemy na winko chyba. W tym momencie to się winko by przydało bardzo. Dobra, chłopie, o dawaj, o Jezus. Ej. Wtedy było 5 z rzędu, teraz będzie dupa pewnie blada, uwaga. Ja się muszę w pełni skupić. Czy ja, jak to tam było? Siups. Nie wyszło tym razem. Chlups. Nie wyszło. Dups, dobra, dups wyszło, też teraz może siups się uda, uwaga. Siups się uda, drugi, no dobra. Coś tam będzie z tego i powstanie nawet. Bo my jesteśmy na minusie. Nie będę z wami przyjacielem, trudno się mówi, życie jest takie. Czy ja tutaj marnuję hajsy na kogoś jeszcze? Na was marnuję hajsy. To nie chcę nas marnować hajsów. Ja obecnie nie mam hajsów. Czy ja tu na nikogo nie marnowałem hajsu? Nie. Czy to wszyscy, na których marnuję hajsy? Chyba tak, dobra. No to tyle w takim razie. Kończymy tę turę. Tam się leją. Przydałoby się... A nie, to była Anglia. Czemu ja cały czas myślę, że to jestem? Dobra, nieważne. Dobra, Anglia już się nie leje. Czyli będzie mogła mnie atakować bardziej, się skupić. Tak, wszyscy kończą wojnę z Anglią. Wszyscy kończą wojnę z Anglią. W najgorszym możliwym momencie. O nie, dobra, coś tam pani plotkuje na temat Anglii i tam nie będą się lubili z Anglią, na szczęście. Co nie zmienia faktu, że może być ciężko przez kilka najbliższych tur. Dobra, bronią Kemp, kurde, ale nie miałem jak... A, jakbym te mury, ten fort naprawił, to by było po prostu cud, miód, malina. A tak to jest... Klopsidło, a ty masz tych healerów cholernych. We wait. Ale dam wam autoszarże. No to co? To tak stoimy, nie stoimy, idziemy, nie idziemy. Jezus Maria, jakie morale niskie teraz dopiero widzę. Dobra, autoszarża musi wejść niestety. Bez tego będzie ciężka przeprawa. Dobra, na razie stop panowie. Ja się poprawię w moim siedzisku. Dobra, kusznicy strzelają. Zbrojni bio. Już wypadałoby wykorzystać tę wieżę oblężniczą, jak już wydaliśmy na nią hajs, nie? Dobra, szarżujemy. Nie ma co stać i się zastanawiać, trzeba te barykady szybko zniszczyć i puszować. Oni mają tylko szare jednostki, no tylko no chłop leczy, ale ona się boi, widzicie? Tylko mamy bardzo niskie morale i nie wiem, czy moja kawaleria da radę cokolwiek. Czy ja straciłem właśnie kawalerię? Nie, dobra, Jezus, przestałem myślałem, że mi coś zanihilowało moją kawalerię, nie? I takie, what? Dobra, muszę zbrojnych wymienić, bo zaraz umrą mi. I będzie leciutki przypał. Podmianka. Dawaj. Podmianeczka, nie chcę tracić zbrojnych. Dobra, czy zbrojni dostają popysku? Nie, okej. Okay. To sytuacja opanowana, tylko kusznicy chyba nic nie robią. Więc trzeba jeszcze kuszników dać do przodu. Ale włócznicy też nie mają za dużo żyćka. Ale jeśli udałoby się to zniszczyć, to jest duża szansa na zwycięstwo. Tylko trzeba bardzo uważać na to, żeby ci włócznicy za dużo życia nie stracili. Dobra, przyspieszmy trochę tempo. Na razie jest ok.
Dobra, teraz trzeba uważać. Zbroi tam się troszkę podleczyli. Ładnie jest, bym powiedział. Jest szansa nawet na zwycięstwo. Dobra, wy się pozmieniajcie. Dawi. Teraz wy się zmieńcie. A później wy się zmieńcie. Dobra, mur padł. Bardzo dobra sytuacja. No to puszujemy, panowie. Teraz albo nigdy. Pusznicy strzelają. Kawaleria jeszcze wjeżdża. Ale zabieram autoszarże, bo oni już mają mało życia. A morale już nam mocno skoczyło do góry. No teraz sytuacja taka, że kusznicy muszą to załatwić razem ze zbrojnymi. Dobra, jeden oddział padł. Zaraz padnie drugi. No wiadomo, dłużej to stoi, bo się cholerstwo leczy. Ale dobra, właśnie ostatni oddział pada i zostaje tylko ten oddział leczący się. Okej. Okay. No ucieknie niestety, a szkoda. Ale jest, zdobyliśmy coś. Przynajmniej hajsy dostaniemy za to. On się bardzo przydadzą teraz. No dobra, nie za dużo. 18 hajsów. Wow, ale tu walnęło. Duke of Realm, okej. Okay. Czterech... O, czy zrobił się slocik? Czyżby? No i poszliśmy tutaj tym drugim chłopem. Tylko pszenicy to ja tutaj nie widzę. Dobra, idziemy. Wiele nie zrobiłem bez kawalerii. Zdaję sobie sprawę. No, punkty badań. Myślę, że... te ruiny to są takie... 3 na 10. Dobra, to przyspieszmy trochę tempa. Tam znowu chłop się ogarnie, że my idziemy. Podeślę coś. Okej. Bardzo dużo badań tu znaleźliśmy, tych punktów. Cichaj, chłopie. Ja wiem, co ja robię, tak? Cichaj, chłopie. Koniki, a pszenicę ktoś widział? Chyba nie, a szkoda. Tu dość mocno dostałem po dupie, niestety. Cichaj, dobra, chłop się obraził, sobie poszedł. Ale chociaż ta wieża padnie. Tu się jeszcze przebijemy, okej. Nie, dobra, czekajcie. Podmieńmy jeszcze te oddziały. Ale chyba to tak czy siak nie ma sensu już później. Ale trzeba się... Nie, trzeba się wycofywać, ale tak to zrobimy, żeby jeszcze podmienili te oddziały tutaj. Żeby głupie nie umierały. Dobra, i wycofujemy się, okej. No dobra, trochę badań znaleźliśmy. Tam coś jeszcze było randomowego, ale no nie przebijemy się przez dwie warstwy. To jest niestety ten problem. Tu sobie postrzelamy. Ci już nie mają zasięgu na szczęście. Dobra, cofamy się. Yes. Yes, my friends, let's go home. Tyle, co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy. Całkiem nam idzie. Dobra, tamto zabite. To też zabite, tylko niestety coraz więcej tego cholerstwa do nas idzie. No dobra, pozbywamy się też tych całkiem z przodu. Tam łucznicy ładnie działają. Dobra, chłopy się wycofują. O, jeż nie. Chyba jednak się... O, się wycofujecie, czy się nie wycofujecie? Ile? O kurde. Micha, nigdy się nie kończą. No trochę, no ryzykowne, że ten mi oddział zaraz padnie, jak tak dalej pójdzie. Trudno. Wolę już was stracić niż łuczników. Walczcie do końca. Dobra, jeden oddział sobie poszedł, łucznicy się wycofają. Wycofali się. No dużo punktów badań zdobyliśmy. A nie, za zera poszło. O fuck, to straciłem tych też. No dobra, i to jest koniec, tak? No bo już nie mamy nikogo, kto miałby okazać się zdrajcą. To co tu się wydarzy? O nie, jednak ktoś przyszedł. Tak czy siak? To nie jesteśmy w stanie nigdy... To zawsze jakiś zdrajca będzie, czy o co chodzi? Czy to już będzie koniec? Zabierają nam świętego Graala. Nie. Godzinę później. I co? No, znaleźli świętego Graala. Okej, okay, wyrzucił go, nie spodobało się. A, to nie był fejkowy, tak? Okej, okay, no dobra. Okej, okay, czyli to było fejkowe, czyli dalej trwa, rozumiem, ta misja. O, no dobra, kolejna zadańka, poproszę. Tak, tam sobie pitolom. Patrzymy chyba to, co ma najwięcej punktów badań do zdobycia. Destroy cells, niekoniecznie mi się chce. Co tu ma, 40 na przykład... ulepszyć jednostki, mogę zaakceptować. Zdobyć Nantes, na razie nam się nie chce bić. Tutaj, o, 550 pszenicy.
Tego nie jestem w stanie zrobić w kurde w 6 miesięcy, czy je tam wydajecie na to. Ci chcą, żebyśmy mieli sojusz. Takie 3 na 10 te zadanka. No dobra, żeby mieć ten czwartopoziomowe jednostki, dobre, jestem w stanie to zaakceptować. I medal, to wezmę jakieś takie łatwiejsze mimo wszystko. Dobra, no i to wszystko w tym macie będzie, kurde, kichać mi się chce. To jest bardzo zły moment na kichanie, moi drodzy. Ale to jaka jest sytuacja? Przebiliśmy się. A, oni stracili te SD2 tereny, bo im zabraliśmy połączenie drogowe. No tak, połączenie drogowe. Czyli w teorii ktoś tego broni? Nie pamiętam, jak to tam działało. Czyli Cambridge jest teraz takim miejscem, które musimy bronić, bo to jest jedyne miejsce łączące te części Anglii z naszymi terenami jakby. Dobra, no to mądrze musimy coś tutaj zdziałać. A wystarczy, że kogokolwiek wyślemy z Cambridge? Bo w sumie myślałem, że oni z Bristolu mogą mnie zaatakować, ale kogoś zaatakowałem z Winchester już, te prowincje, to oni nie są w stanie wysłać do Bristolu mimo wszystko. Right or not right? A może nie. No to w każdym razie musimy naprawić w Winchesterze mury. Mimo wszystko zaczniemy od tego. Teraz tak. Restnąć nie możemy, bo nas nie stać na to. Dobra, musimy coś zrobić. Musimy zabrać hajs. Jak przyjdzie jakiś miły pan... A co tu się dzieje? Mamy blessing? Every wall in your... Ale ja już... O, fuck. Ja już wysłałem. Kurde, kiedy ja to dostałem? Dostałem kartę, że jak tego użyję, to każdy mur zostanie naprawiony. Aj, czemu ja tego wcześniej nie zobaczyłem? Ale to przynajmniej Cambridge też zostanie naprawione. No dobra, zużyję to. I to będzie jakiś ten minus też pewnie z tego tytułu. Nie. Super. Co się dzieje? Nie, jeśli nie wygram, jak chyba przyjdzie ktoś i ja zaatakuję moją wioskę z tych takich tam bandytów, co zazwyczaj przychodzą, to wtedy będą bunty, jeśli dobrze rozumiem. No to szkoda, że chłopiec się zmarnował. Kurde, no, że nie zauważył tej karty. Ja to jestem ślepa bulwa. No dobra, co możemy zrobić? Weszliśmy ładnie w Anglię. Zostały 3 tereny do przejęcia, które mnie interesują. No i tamto ewentualnie, ale to jest puste. Tylko, że mnie nie stać w tym momencie, nie? Welp. Ale ładnie to zrobiliśmy. Ładnie tutaj sobie wyszliśmy. To daje drewno. To daje nic. To daje nic, jeśli chodzi o surowce. A to w sumie są ikonki na tym przecież, przy tym. No tak. To pszenica jest tu, ten Bristol wypadałoby zdobyć. A w sumie dobry pomysł, że to zająłem, bo zablokowałem im właśnie te tereny. Nie pomyślałem nawet o tym, ale się udało. Dobra, w każdym razie. Wypadałoby, jakbym poszedł tutaj, to pewnie i tak się okaże, że jest za drogo, żebyście mogli sobie pospać. 214. Ajajoj. Znaczy mogę, wiecie co mogę zrobić? Zaryzykować dość grubo i pójść tutaj i zacząć zabawę za 50. Zaryzykuję. Czym za 25? Dobra. Nie pamiętam już, jak to się gra, to jest jeden problem. A to jest chyba jak oczko, tylko trochę inaczej. Nie pamiętam, czy to też trochę inna była liczba. Czy tu jest coś napisane, a ja o tym nie wiem. To jest w ogóle pokazane, ile kto ma hajsu? Tak, no to jest ile ja mam hajsu. 5, 2, 6, 8. Aj, ja mam 18, to jest chyba max, ile tutaj miało być, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, to wygraliśmy to. Stoszy, dobra, następna runda. Czyli 18 chyba nas interesuje. Tak, tu jest chyba napisane to 18, na tym, gdzie oni kładą te pieniążki. Trzymam. Zamknę oczy. Tutaj? Tragedia. No właśnie.
No tam dupa, ale... Ci odpadli jakby. No ja mam 8. A to co to jest? On jest lepszy ode mnie. Co to znaczy? W sensie, no nie wiem, a to będzie as? To ile tu może być as? 11? Uwaga. Okej, okay, mam 8. Jezus Maria, jaki jestem. Dobra, nie znam się, nie pamiętam już o co chodziło, a wygrywam. Ile teraz mamy hajsu? 197. Dobra, jest... Tanie. No to jest 10 rund, nie? Ale to jest... Aja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 j
No i to jest hazard ostatecznie. Dobra, starczy na razie. Dużo nie zarobiłem, ale przypomniałem sobie przynajmniej jak to działa, ale nie, nie ma sensu tam. Myślałem, że w jednej takiej rundzie więcej się zarobi. No trudno. Dobra, co możemy zrobić? Restnąć nie możemy. A ty możesz chociaż pójść i restnąć w karczmie? Czy ty też, ty masz 182? Ty masz niestety problem. Może się coś zmniejszyło z jakimś cudem? Nie, 200, albo chyba 214, czy nie? Bo jakbym chciał zaatakować... Tak. Jakbym chciał zaatakować stąd tu... To 125 pszenicy, rozumiecie to? 125 pszenicy. No dobra. Mój piękny kolego. Wejdź tutaj. Potrzebujemy więcej zabawy. Daj nam trochę... A tylko dwie monetki są? Siups! Klups, dobrze. Udało się. Super. No i teraz tak. No, nie wiem, co z tobą zrobić ostatecznie. Koszary koszarami. Tu jest wszystko na maksa, no ale tych już nie... Oni mają jakoś... A, są święci wojownicy, ale co wy potrzebujecie? Aha, jeszcze jeden oddział takich pięknych panów. No dobra. Rozumiem te aluzje. Dobra, cichaj tam, panie. No bo tutaj nic ciekawego nie zrobimy, jak chłopiec teraz smutny. Możemy pójść tutaj co najwyżej. Dobra, dawaj nam punkty badań. Niebieskie. Jezu, znowu zwykle nie spojrzałem, bo tak patrzę teraz, to niebieskie nic nie daje. O Chryste. Taka totalna dupa, nie? Czerwona. Też nic nie da czerwona. No mogę zrobić tak, że tu będzie niebieskie. Tu, albo nie, tu będzie niebieskie, tu będzie czerwone i tu niebieskie, dobra. Tu niebieskie. Tu czerwone. I teraz tu niebieskie. I teraz pójdzie ukosem. No i tyle w temacie, nie? Coś tu jestem w stanie zrobić? Nie jestem w stanie nic zrobić, prawda? Bo tu nawet nigdzie nie, no nie, nic niestety już nie zrobię. Więc klops nad klopsy. Trudno się mówi. 10 punktów badań, wow. Zapomniałem, że mam zadania do wykonania, nie? Ja to też jestem inteligentny inaczej. A! Bo nie wziąłem tego? No tak, nie wziąłem złota. No dobra, no to zbieramy sobie złoto na przyszłość. To jest trochę głupie, że ja muszę przeklikać event, żeby dostać złoto. Gdzie powinno z automatu robić. Wszyscy się mnie boją, dobrze. Dobra, spadaj z tym black marketem. O, dobra, ktoś atakuje Anglię. Jestem za. Nie, ktoś inny przestał atakować Anglię. Ci już nie chcą z nami handlować. A wy grube bulwy. Naprawdę? Ze mną nie chcecie handlować? O! O, Anglia przesunęła stolicę. Z Londynu do Bremen. Okej. Okay. Ten tam się broni. To szarymi panami. O, przyszedł Yao. Sell drewno. Yes, please. Thank you. A ty tylko sell. Sell much more drewno. Thank you. Dobra, no i widzicie, teraz ja mam cudowną sytuację. Teraz to możemy atakować.
Dobra, trzeba klikać, a później dopiero robić decyzję. Przyszedł jakiś generał, zaraz ogarniemy sytuację. Tier 1, który to? To będziesz ty, prawda? Tak. Nie, to nie będziesz ty. Ty, przepraszam. Tiernąć mamy kogoś. No to sobie tierniemy. Teraz się okaże, że zmarnowałem cukier, a mogłem wykorzystać coś innego. Dobra, no to zrobiliśmy zadanie, mamy z tych włóczników. Zbieramy teraz punkty, żeby właśnie odblokować lepsze oddziały. Gdy będziemy Bristol, to będziemy dostawać pszenickę i to jest fajne. Dobra, idźcie tu. A tego nie ma. Aha, no tak, tu nie ma drogi, czyli ja muszę przejść przez Norwich. No, zdobycie Londynu to trzeba, jak będziemy mieli już pełną armię, tak naprawdę. A tu nie jest potrzebny ten? To ktoś to będzie. Nie, to wtedy nikt tego nie będzie bronił, to nie ma sensu. Jak to jest neutralne, to nikt tego nie broni, to równie dobrze mogę wysłać tego chłopa na przykład. Jeśli dobrze rozumiem. Bo nie jest potrzebna żadna wieża oblężnicza, nic takiego. Dobra, no to zaatakuj to w takim razie. Super. Ty możesz się zrestować. Pozwolimy ci na to. Tobie pozwolimy na zrestowanie się w karczmie. Przyszedł Adams. Ale ty się zrestuj, dobra. Restujemy. Super. No i ty, który masz dziwne jednostki, możesz się zrestować za pszenicę. I to tyle w temacie tak naprawdę, bo się nic złego u nas nie dzieje jeszcze. Jak odpoczniemy, to zajmiemy, tu będzie pszenica dochodziła. Chester możemy zdobyć dla samej idei po prostu, żeby też się lepiej bronić przed tymi, jakby chcieli do nas wbić. No i będziemy mieć całą Wielką Brytanię, nie? W sensie Wyspy Brytyjskie. Dobra, to sobie już ładnie przetransportujemy. Tak, czyli jak jest neutralny teren, to nikt tego nie broni, dobra. No to miło. Mamy Bristol. No to ty możesz, chłop, pójść dalej. Tak. I stąd pójść tu. Ale mnie nie stać na to. Chyba, że coś dostaniemy. No znowu, kurde, nie klikasz, idioto gruby. Lutelku. Dobra. To mnie nie interesuje totalnie. Co inne państwo o mnie myślą. Dobra, Bradowi trzeba dać też jakiś medal. Idziecie tu. Proszę tu zaatakować. Okej, okay, super. Teraz tak, my cały czas zbieramy te punkty. Czyli co? No tak, możemy mieć jeszcze jednego generała. Dobra, wejdź do Ina. Pogadaj nam z pięknym panem. Z Francji. Talkuj sobie z nim. Dobrze mi to idzie. Nie wiem, czy jakkolwiek jest sens myśleć, o czym on może chcieć pogadać, więc możemy randomowo do tego podejść. Wszystko źle? Nie, coś jest na jedno na wrong place, ale nie wiemy co. Wrong place, proszę, wrong place. Uznajmy, że to jest wrong place. Dodamy to i to. No to... A, ja tylko chciał... O Jezus, on... z nim tylko dwa razy mogłem pogadać, no dobra. So, my friends, zaatakowanie Londynu. W teorii Londyn jest słabszy od takiego fortu, nie? Dlatego chłop już zabrał stolicę sobie stąd. No, możemy zaatakować? Nie możemy zaatakować, bo mamy za mało pszenicki. Okej. Okay. Sobie poczekamy jeszcze. Nie ma co szarżować. Brat. Coś tu chcą ciekawego. No musimy pójść w te punkty badań, nie? Tutaj szara. No szara możemy na środek dać. Ale trzeba. Nie ma co marudzić. No bo tu nic mi nie da, to nic mi nie da. No szary muszę na środek dać. W sensie na środek. A, na ukos też poszło, dobra. Tutaj będzie zielone i to podwójnie zielone. Szara. Czerwony w dół, nie? I tylko tyle chyba. A raczej tak, czerwony w dół. Dobra. 29, kurde, malutko.
Zostały mi 3 miesiące, żeby uzbierać 450 punktów badań. Ty jeszcze masz arestować? A tych sobie do końca nie uleczyłeś. No, to weź zrestuj w takim razie. A, Alberto, u ciebie mogę kupować rzeczy. Kupuję. Kupuję. Patrz, ile mam teraz pszenicy. Dobra. O, to już się nie musimy niczym przejmować, jeśli chodzi o pszenicę. Czy chcemy koniki? Nie trzeba się zabawiać w koniki. Nie trzeba subskrybować koników. Ktoś by powiedział wojnę na Anglię. Bardzo dobrze. Coraz więcej. Wszyscy tutaj chcą się bić z Anglią, tak naprawdę. Ci nie chcą mieć już z nami sojuszu. No, okej. Okay. Nie mam nic do tego w żaden sposób. Ci chcą od nas... Fatima chce od nas hajsu, w ogóle wy jesteście na drugim końcu mapy jakby, co wy mnie obchodzicie? Nie rozumiem idei, ale okej. Okay. Co tam, jak wolicie? O nie! Republic of Chester powstało. Nie! Akurat jak atakuje! Nie! O nie! Ale... No nie! Fort akurat jak chce zająć ten fort, to jakaś głupia Republika Chester tam powstała. Co za głupota! No chyba kogoś... nie no, jak ja... Przecież ja tam nie mam tego, wieży oblężniczej. No to nie, no to nie mogę tego zaatakować. Chyba, że on to przejął, bo nikt by tam nie był. Kurde, może głupio zrobiłem. Nie no, on ma jednostki. I to czerwone. Co za chłop? Jak? Skąd? Co? Co? Co za chłop? Dobra, ja tam potrzebuję jeszcze tych... A idźcie, wy mnie wkurzyliście. Dobra, a ja bym chciał mimo wszystko... zaatakować Londyn. Siege Tower za 60. Too strong for you? Jakim kurde cudem? No, atakujemy coś. Co się złego może stać? Aladdin przyszedł. U niego mogę kupować cukier. Cały hajs wydać na kupno cukru. Mogę sprzedać pogan, ale za niewielką cenę. Ale ty dajesz mi cukier, nie? To tak... Nie, ja nie zaryzykuję. Chociaż sprzedam ci tych pogan. I teraz ewentualnie zaryzykuję. Kupię dużo cukru naraz. Mimo wszystko dalej będziemy od ciebie brać cukier. Dobra. Mimo wszystko wejdź do świątyni. I idź mi z tymi punktami badań. A się wkurzyłem. Zielony później, nie? No bo tutaj obecnie nic mi to nie da. Niebieski tu. Zielony tu. Góra leci. O, niebieski bardzo ładnie. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Czerwony. Nie, to już nic nie zrobię. Dobrze mówię, raczej tak. 34, no dobra. Te 38 punktów badań jeszcze potrzebujemy. Ale mnie wkurzyli, kurde. Chłopcy tam wlazł i zadowolony z życia, nie? Eście, kurde, nawet nie rozmawiajcie. Dobra, a ja z tobą miałem pogadać. Czekaj, to pójdzie ten chłop z tobą pójdzie pogadać. Pogadajmy o życiu i śmierci. Czyli tak, medal musi być na środku w takim razie. Jeśli dobrze to rozumiem. Damy to, damy medal. Ale ja w sumie wszystko inne wykorzystałem, a to mówi tylko, że tylko jedno jest w złym miejscu. Insynuując, że... Chyba, że to jednak nie będzie medal. I to może być co innego, a później tutaj coś trafiłem jeszcze. Dobra, jak wezmę tak... Tutaj dwa źle. Czyli to musi być chyba to.
bo już się gubię. Później wezmę, ale tu mówi, że dwa, ale ja tu nie wziąłem. Wezmę to. Nie, mogę cofnąć? Kurde. A wezmę to. O Jezus, nic, już się pogubiłem. Co? Jakoś tam dziwnie to wygląda. Dobra. Bo tego chłopa nie, no już nie ma tego chłopa właśnie z ruinami. Jak się zastanowiłem nad tym. Gdybym chciał ewentualnie Norwich jeszcze zaatakować, to raczej mnie nie będzie stać, nie? Na to. Stać mnie na to. Tylko strasznie dużo wydamy na wieżę obrężniczą. No dobra, atakuj. Dwa ataki przypuszczamy w tej samej chwili. Zobaczymy, jak bardzo to jest głupi pomysł. Dobra. A tutaj coś znowu upadło. Antiochia upadła. Okej, okay. Armenia. Dobra. Armenia sobie upadła, bo Antiochia ją tam pozajmowała. O, Celtoje będą w stanie wojny. Kolejni się biją z Anglią. Jeszcze więcej państw bije się z Anglią. Jeszcze więcej państw bije się z Anglią. Dupa, dupa, dupa. Ktoś tam będzie bronił, ktoś tam będzie bronił. Okej. No dobra. Bronisz tym niebieskim Londynku. Trudno, trzeba iść. Się nie ma co patyczkować, trzeba po prostu, szczególnie, że kawaleria już szarżuje, trzeba po prostu cisnąć do przodu i to podmienić szybciutko. Chociaż może za szybko poszedłem, biorąc pod uwagę, jak daleko jest wieża oblężnicza, ale chociaż przebijemy się na stówę przez ten pierwszy mur. I to jest zawsze dobre rozwiązanie. Okej, okay, barykada pierwsza padła. Jest to super informacja dla nas. Zniszczymy drugą barykadę. Dobra, wieża oblężnicza już podjeżdża. Nie masz takiej tragedii, jak mogłaby być, szczególnie, że oni tu jeszcze się pchają. Tak czy siak, zwiększymy trochę prędkość. No i mają jeszcze leczących. To jest problem największy, że oni tu będą dłużej w stanie wytrzymać w tej bitwie przez to, że mają tych leczących cwaniaczków. Jak wygląda sytuacja z moimi zbrojnymi? Podmienię ich. Nie! Nie, nie, nie! Ale dałem pupy w tym momencie. Zupełnie nie o to mi chodziło, żeby kusznicy tutaj byli z przodu. Muszę tych podmienić w pierwszej kolejności. Aja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 j. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Chciałem, żeby włócznicy podeszli do przodu. Dobra. I teraz wy macie się podmienić, żeby zbrojni mogli się troszkę podleczyć. Pierwsza warstwa już pada, że my to ten. Dobra, sytuacja opanowana. Panowie się leczą pod wieżą oblężniczą. Bardzo, bardzo very good. Very good, my friend, very good. Dobra, dobra. Wieża oblężnicza, całkiem przyjemna sprawa, jak widać, prawda? Gorzej, że oni mają te niebieskie noski i tych leczących frajerów. Coś za coś. A na pewno to rozwalimy. Zaraz to padnie. Dobra, jeszcze trochę zwiększymy. Dobra, padło. Powiem tak, stop. Stop, stop, stop. Jedna do tyłu, biorąc pod uwagę, co się dzieje. Podmianka. Nie, oni się tam niech leczą, trudno. Podmianka. I tu będzie podmianka. Dobra, i lecimy. Dawać, panowie. Troszkę się podleczyliście, to lecimy dalej. Szczególnie, że to jest jeszcze jedna barykada do zniszczenia. Ale nasza wieża obrężnicza naprawdę to wytrzyma, a tu już jest końcówka. Więc ten Londyn jest, można powiedzieć, słabo broniony. Dobra. To się przebijamy, zwiększamy prędkość. Barykada rozwalona, super sprawa, bulwo. Kusznicy niestety dostają. To jest trochę przykre, ale lepiej, żeby kusznicy teraz dostawali niż włócznicy. Dobra. Jak zniszczymy te dwie warstwy, to tam już nic nie będzie tych kuszników atakować, bo wtedy zostaną tylko ci łucznicy. No bo teraz tak wylatują kamienie jakby z tego, nie? Czy coś w tym stylu. No i teraz nie widzę. A zatrzymamy sobie szarże na razie, bo mamy bardzo małą już siłę naszych wspaniałych kolegów. Dobra. Zbrojni też już dostają po dupie, muszą się trochę podleczyć. Proszę ich podmienić. Proszę ich podmienić.
Dawaj. Dobra, jest. Tutaj jeszcze podmianeczka będzie. Okej. Okay. Czyli oni mają tutaj cztery oddziały. Dwa szare, ten niebieski i te złota leczące. Jakby oni teraz podmieniają właśnie. Trzeba to szybciej zniszczyć, żeby moi kusznicy tak nie dostawali po pysku. Okej, okay. Teraz już kusznikom nic się złego nie będzie działo. I teraz zbrojni mogą spokojnie się leczyć, więc możemy zwiększyć prędkość. Poczekamy, aż się mocniej podleczą. Dajemy im chwilę na to. Dobra, podmianka. To jest ten dobry moment odpowiedni. A nam też by się przydała taka jednostka lecząca, ale już nie będziemy narzekać. Nie ma tragedii. Dobra, panowie, tu jeszcze podmianeczka będzie, poprosimy. I autoszarża może powrócić do obiegu. Bo zaraz rozwalamy ten mur i nie jesteśmy w stanie wygrać. Co ja nie patrzyłem na morale. Jakbyśmy to przegrali przez morale, to bym się popłakał przez to, że przestałem tam używać szarży. Ale dobra, dajemy radę. No tutaj trochę dłużej to trwa. Wiadomo. Ale dobra, sytuacja opanowana, on się wycofuje tymi jednostkami leczącymi. Udało się chyba zniszczyć nawet. Jak mi się wydaje. Dobra. No, punkty badań. Dobrze. Zdobyliśmy Londyn. No i jeszcze atakujemy tam. On broni kobietę, która ma same szare. Więc w teorii damy radę, bo gościu chyba też jest cały uleczony. Tylko, że on ma tylko dwie jednostki strzelające. Czy on na nas idzie? Nie. A poczekam tu chwilę. Możemy się przesunąć o jedno do przodu. A nawet jeszcze jedna do przodu. Tutaj nasze jednostki mogą sobie postrzelać przynajmniej. Okej, stójcie tam. Bardzo dobry pomysł, panowie. Sobie stójcie. My będziemy strzelać. Nie przejmujcie się niczym. Dobra, musimy teraz lecieć, żeby barykadę też zniszczyć. Bo wieża oblężnicza tej barykady nie zniszczy. Dobra. Koleżanka wystraszona. Tylko tu nie mamy żadnej kawalerii, więc może być problem. Dobra, wlatujemy do środeczka. Oni tam mocno dostają po dupsku. Wieża oblężnicza strzela. Dobrze. Wy macie zasięg, prawda? Tak, macie zasięg, dobra. No to wieża oblężnicza właśnie pada. Koleżanka się wycofuje. Kolejny teren został zdobyty. Ho! I tak się, kurde, gra w te gry, moi drodzy. Dobra. Good, my friend. To na pewno wykonamy zadanie. O! Brat nam awansował. Super. I teraz to możemy sobie za darmo przejść. No tak, bo Anglia tu nie miała żadnego połączenia. Tam się atakują, to mnie nie interesuje. Ten Chester, kurde, dlaczego po prostu? Dlaczego, nie? No to ty, chłopie, możesz sobie przejść. I to zaatakować, jak to do nikogo nie należy. W tej chwili, a zaraz się okaże, że tam utworzy się, kurde, księstwo Canterbury, czy cokolwiek. A właśnie, ty masz teraz oddział jeden dodatkowy. Na przykład, bo ty jesteś archer class i healer class, ale żadnych healerów, frajerów nie mamy. Chociaż trzeci oddział healerów nie ma sensu, bo chyba nie będzie miał zasięgu. Tak gdzieś siak. Też mogę się mylić. Bo ci złoci to akurat mają mają miejsce. Ci złoci na końcu są w stanie chyba strzelać. Chociaż teraz zawsze można wymieniać, nie? To nie jest taki głupi pomysł, bym powiedział. Aha, dobra, bo brat... Tak, to się udało wygrać, to się udało zdobyć. Tutaj tam, tutaj to. Super sprawa, tutaj złoto. Tutaj wszystkie państwa mówią, że jestem zły, niedobry i niefajny, i brzydki. I okropny youtuber. Dobra, brat... Bo tobie miałem dać medal, prawda? Tak. To nie wiem. Ty mogę dać jakiś medal? Dobra, bierzemy. Uwaga. Okej, okay. 0,5 większy boost do obrażeń zadawanych wręcz. Spoko, prawa bulwo. Zadanko zaliczone. Badania. Poprosimy odblokować ten najlepszy. To już nie ma lepszych jednostek. Nie, są jeszcze, no w sumie tak, jeszcze te niebieskie. I to by było tyle. Okej. Okay. Czyli to zadanko też zaliczone. Super. A, w sumie mamy dużo jeszcze punktów badań. Więc moglibyśmy...
to nie za bardzo wiem, czy jest to sens używać, żeby zautomatyzować. Ale to jak by nie korzystało z moich jednostek, żeby zautomatyzować wykorzystanie jakby generałów, ogarniania miast i tak dalej, to przecież tak wykorzystuję moich ludzi raczej. Jak mi się wydaje. Dobra, zmiana rzędu w armii. Auto switch niekoniecznie. Pożyczki nie są nam potrzebne do niczego. No dobra, no to... O Jezus Maria, ten głupi frajer książę Edward, no. Który ma czerwone jednostki. A to tam byśmy musieli, żeby to zdobyć, byśmy musieli naprawdę tam wysłać przepotężną armię. Norwich, trzeba naprawić mury. Poprosimy naprawić mury tam. No w teorii można wchodzić dalej, ale mnie interesują tylko wyspy brytyjskie. Wy możecie sobie zrestować. Ty możesz sobie zrestować. I w zasadzie to... A właśnie, bo ja mam ten święty relikt. To chyba mogę używać, jak są te eventy związane z kościołem. Dobra, kończymy turę. Zatem, że z piratami się... Co Cypr chce ode mnie? Wspadajcie! Co za grube bólu? Co wy ode mnie chcecie w ogóle? Ci też przestają z nami handlować? No to co ja wam zrobiłem? Dlaczego wszyscy mnie nie lubią nagle? Co za chamy i prostaki? Nowa stolica. Dobra, zaraz wam popatrzę sobie na mapę, jak to wygląda. Mongołowie atakują Ruś Kijowską. Zdobyliśmy miasto. Oliwier awansuje. Wszyscy tracą wzrok. Okej, tam nie mamy już żadnych jakichś problemów. Wiele nie dostaliśmy. No dobra, tutaj trochę pszenicy. Tutaj cukier. Ja jestem na 6. miejscu, jeśli chodzi o Królestwo Roku. Anglia dalej najlepsza. Jakim kurde cudem, jak dostałem po dupie? Jakim kurde cudem? Możemy popatrzeć teraz, jak wygląda cała mapa. Aż tak chyba mocno się nie zmieniło. No ta Ruś Kijowska tak trochę się tutaj gdzieś tam porzucała. No Anglia, wiadomo, tutaj wlazła tereny. My się tutaj przerzuciliśmy i główne raczej są na spory. Więc fajnie, że się udało to zająć. Tylko ten, gdyby nie ten Chester, to byśmy byli szczęśliwi. No a tak to... No mogę to zaatakować, tylko że są czerwone jednostki ostatecznie, a tu chyba do końca się nie wyleczyliśmy. Chociaż moglibyśmy... O, a czy czasem nie jestem w stanie, patrzcie. Dobra, czy, nie, inaczej, przepraszam, bo bym chciał... Dobra, nie pitol tam, chłopie. Stać mnie. Dwa oddziały, a to dwa oddziały muszę kuszników tam wrzucić, żeby dostać powtarzających się kuszników. Czyli ten chłop musi stracić wszystko jakby. Dobrze rozumiem. I teraz temu chłopowi... mogę dać... Aha, to tylko mine class. On nie jest archer class, więc on nie może korzystać z lepszych kuszników. Trochę przykro. Trochę przykro w takim razie. No to inaczej zrobimy. To cię musimy wywalić. No archer, ty jesteś chyba archer class, ale ty poszedłeś w łuczników, to ty pójdziesz w kuszników w takim razie. Niech będzie, że tak zrobimy. Damy ci oddział kuszników na przykład. Ten. I teraz panowie możecie zostać lepszymi kusznikami. Proszę bardzo, połączyli się i są wspaniałą armią. O Boże, normalnie jak te cholery miotacze ognia z Conqueror's Blade. No i teraz masz jeden pusty oddział. A to ci slingersów musimy trzasnąć. I tobie też tak naprawdę trzeba slingersów trzasnąć, no bo co innego. Więc dostaniesz slingersów. Możemy ci to wytrenować, żeś był szczęśliwy. Dobra, wytrenowane. Ulepszyć możemy do crossbowmenów czy do archerów. W tym momencie... Nie no, ci kusznicy byli całkiem, więc dostaniesz crossbowmenów. Co się tam będziemy przyjmować, proszę bardzo.
Dobra, i weź tam sobie odpoczywaj. Ty też weź odpoczywaj. Ty jesteś Archer. Co tu wszyscy Archer Class? My jeszcze nie jesteśmy Anglikami. No dobra, macie tam Slingersów. Super. Weź się zrestuj. Ty tam nie musisz restować aż tak bardzo, chociaż ty dostałeś też Slingersów. A czemu tobie nie ulepszyłem tych Slingersów? To jest dobre pytanie. No i to już naprawia ten problem. Naprawiony problem, możemy was... A, już nie jesteśmy, żeby was ulepszyć, no trudno się mówi. Dobra, no to pójdziemy na coś chyba. W sensie... nie tu chyba. Chciałem tu wejść i pójść do winka. Dobra, dawaj winko, gościu. Ile będzie monetek? O Jezus. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Też nie wyszło pięć. Klops nad klopsy. Dobra. Przepraszam, o tobie zapomniałem. Bo ty chcesz tych więźniów. To mnie nie jesteś na takie rzeczy. Bardzo mi przykro. A u ciebie też tam pewnie ciekawego nie ma. Dobra. O Jezus, czy ja... komu... Czekajcie, naprawiłem... O Jezus, teraz nie wiem, co ja zrobiłem, a czego ja nie zrobiłem. Chyba naprawiałem mury, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Kolejne zadanka, poprosimy, co nam tam dajecie ciekawego. Neutrala z tymi za 100, to poproszę. Zniszczyć Celtów nie chcę. Dobra, Patrol Norwich może być. O Jezu, za 4 to się nie opyla. Zdobyć całą Anglię. Znaczy mi tylko jedna teren mnie interesuje jeszcze, więc bierzemy lepsze rzeczy, czyli tam ulepszyć ryszardowe armie. Dobra. No żeby tego cholerstwa zaatakować. Ja chcę to. Dlaczego ty tam wlazłeś? A crossbowmanie jeszcze nie mają pełnego życia. Czekajcie, tu naprawiliśmy mury, tak. Tutaj też są naprawione. A w Londynie nie ma naprawionych murów. Napraw mury w Londynie. No dobra, trudno. W tym momencie wojna z Anglią mnie totalnie nie jara. Chociaż byśmy mogli w teorii... Nie chcę, żyje Anglia. Mnie interesowały Wyspy Brytyjskie, tak naprawdę. Dobra, ja bym chciał stąd pójść tu. Nie stać mnie. Dupa, że co niby mi poradzę. Uwaga, bo uwierzę. Dobra, dajcie mi właśnie, klikaj, Lutelku, klikaj, a nie tam głupoty robisz. 106, i tak jest za mało. Co ciekawe. Dobra, brat. No w teorii moglibyśmy, bo tutaj nie ma, tutaj już nie ma murów. Oni już chyba... Nie no, mają jednostki jeszcze. Jako tako, nie? Jako tako jakieś tam mają jeszcze. Brat, mój piękny kolego. No dobra, a jakbym chciał, żebyś ty poszedł atakować, to tu możesz, czy... No tu nie potrzeba... A, no tak, bo nie ma murów. Więc będziemy się bić na... No jedną szarą jednostkę mamy, ale no w złotych mamy, dwa czerwone. Uznam, że damy radę. Dobra, atakujemy to. Czyli tu nie zaatakuję, mówicie, bo... tylko hajsu brakowało, no teraz wydałem hajs, wiadomo. Dobra, trudno, ty tam restuj. W takim razie też zrestuj. A właśnie. Moi piękni koledzy. Wyślę wam ambasadora. Co wy na to? Czy jesteście zainteresowani ambasadorem? Mam nadzieję, że tak. Papież, którego nie ma, chce hajsy od nas. Spadajcie na drzewo. Dobra. Tam się biją. No dobra. Anglia kończy wojnę. Tutaj też zakończyli wojnę. Ktoś tam broni. No zobaczymy, co jest w stanie wybronić. Szare jednostki. No nic ciekawego, tak na dobrą sprawę.
Pchamy się, czy się nie pchamy? Znaczy, że może was wymienię, chociaż... Nie no, oni mają zasięg. Ci nie mają zasięgu. Dobra, nie, to dobrze staliście, bo tak każdy ma zasięg tak naprawdę. Więc... Dobra, puszujemy. Tylko, że nie mają szarżujących, to jest jedyny problem. Ale my się nie damy. Myślę, że mogą nas spokojnie przyspieszyć. No, mocniej bijemy. Chociaż on się zamienia jednostki, więc moja armia... A, już ucieka, dobra. Tyle dobrego, czyli kolejny teren zajęty. Niby Anglia najsilniejsza w tej grze, a patrzcie, jak Luterek sobie radzi. Z tematem. Dobra, udało się zwyciężyć. Super sprawa, Bulwo. No, mało hajsu dostaliśmy. Oła! Książę rosnącej potęgi. Dobra, Londyn naprawiony, jeśli chodzi o mury. Tutaj coś tam dostaliśmy. Tu dostaliśmy. Tam wszyscy mówią, że jestem zły i niedobry. Dobra. No tutaj nie mają murów. Oni w ogóle tam atakują jeszcze. Dlaczego, Anglia, ty próbujesz cokolwiek jeszcze zaatakować? No i moje pytanie brzmi teraz. Najważniejsze pytanie w kwestii... No niby, że nie dam rady, ale dlaczego miałbym nie dać rady, kurde, z Anglią sobie poradziłem. Dobra, atakujemy to. Tak, atakujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak. Ty, tylko że ty już nie zaatakujesz, prawda, tego? Nie, ty już nas nie stać na takie dobre rzeczy. Okej, zrozumiałem aluzję. No dwóch mogę mieć jeszcze generałów, ale po co? No to w takim razie napraw... Bo każdy mur trzeba z osobna naprawić. A tu się udało dzięki karcie ten fort naprawić. Dobra, a to tutaj proszę naprawiać mury. Ty w takim razie... bo przyszedł pan Jało. Sprzedawać pszenicę mogę. No to troszeczkę drewna sprzedam i troszeczkę pszenicy sprzedam. I chyba w tym momencie mógłbym zaatakować, nie? Mogę zaatakować... Tylko, że włócznicy mają... Nie, dobra, to lepiej poczekać, bo włócznicy mają mało. To już lepiej was zrestować. A ty wejdź. Czekajcie, w sumie mamy jeszcze researche. Zmniejsza ten. Ile hajsu wydajemy na forty. To się przyda akurat, takie badanko. Ja jeszcze chciałem coś zrobić z dyplomacją związanego. Jeszcze dajemy im hajsa, nie mamy. Ona się nas boi. Znaczy, w teorii tutaj jest napisane, że się nas nie boi, ale ona się trzęsie na nasz widok, no. A ja ci daję hajsa, ty nie chcesz być moim sojusznikiem. Ale przynajmniej neutralnych stosunków nie chcesz mieć, tak naprawdę. Norwich. Dobra, musimy police wysłać do Norwich. Proszę bardzo. To tyle, co mogę w tej chwili zrobić. No Francja też już nie chce z nami handlować. Co za grube bulwy. Przepraszam, ale Cypr wypowiedział nam wojnę. A nie, dobra, nie nam, Jezus. Nie, no nam. Może takie, ale właśnie... Okej? Okej? Ci chcą hajsu od nas? Spadajcie. Jakim cudem Cypr chce nas atakować w ogóle? Czy to ma dla kogokolwiek sens? Dobra, atakujemy. Błagam cię, chłopie, ja chcę zdobyć ten teren. Wielka Brytania miała być, Wyspy Brytyjskie miały być moje, ty frajerze gruby. Podmiankę tu ja zawsze robiłem, czy coś? A nie, mi się popsuło przez to, że wymieniłem tych kuszników, nie? Dobra, idziemy, panowie. Musimy to... O, się wycofują, cwaniaczki. Dobra, stopajcie na razie. Czekamy troszeczkę, aż wieża obniżnicza podjedzie. Dawaj. Wiem, że jest długi materiał, ale chcę już to, wiecie. Finish. Chcę za Wyspy Brytyjskie zdobyć w całości. To jest mój cel. Dobra, atakujemy. To jest dla nas najważniejsze zadanie. Przebijamy się szybciutko.
Dobra, teraz czekajcie, żeby głupot nie robić. Pozamieniamy ich na chwilę. A, szarża. Czego nie korzystasz z autoszarży, frajerze? W sensie lutelku. Wy się jeszcze wymieńcie. Dobra. Żemy tak chwilę postać. No dużo nie mają, ale to są czerwone jednostki, więc wiadomo, zawsze jest gorsza sytuacja. Ale dobra, jak to padnie, to teraz tak, wy się wymieniacie. Wy się wymieniacie. Czy ja nie powiedziałem, że ma być autoszarża? Co tu się odwaliło? Wy się jeszcze zamieńcie. Dobra, teraz autoszarża leci. No, przebiliśmy się przez pierwszą warstwę, jest jeszcze niestety druga. Stop, wiecie co? Właściwie do tyłu jedno, bo możemy się chwilę podleczyć, nie ma sensu się... nie ma sensu się na razie lać. Jeszcze jedno do tyłu, dawać panienki. Dobra. Chwilkę tak postoimy i się podleczymy. No dawaj, dawaj do tyłu, kawalerio, i przestań na razie autoszarży używać. Dobra, bez autoszarży. Wierzałbyś, że trochę dostanie popysku, ale my mamy tego pełną świadomość. Przynajmniej nam się jednostki trochę poleczą. Nie wiem, czy ona będzie miała zasięg, żeby strzelać, czy się zatrzyma tej barykadzie i na tym się skończy zabawa. Tak, no to musimy lecieć niestety. I autoszarża powraca do łask. Dobra, lecimy póki możemy. A, tu jest jeszcze jeden, kurde, to nie, nie przebijemy się. No bo on ma lepsze jednostki, nie? Tamci mieli takie fajne mury, ale nie mieli takich dobrych jednostek, więc tutaj to porobiło. Dobra, barykada zniszczona, możemy się wbijać, chociaż zniszczmy jeszcze tę warstwę. To akurat nam ułatwi zadanie dość mocno. Zamianka. Dawaj, 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 dawaj. I zamianka tutaj jeszcze ma być. Dawać panowie, bo już macie bardzo mało życia. To mnie zupełnie nie urządza i wy też się wymieńcie szybciutko. Dobra, zniszczmy jeszcze ten mur, naprawdę. Tylko tyle nam zostało do zrobienia tutaj, byczki. Ja to szarże muszę wyłączyć. Dążymy, czy jeszcze zaatakują? Ha, jeszcze zaatakują, raz. Oj, tutaj jednak nie damy rady, przez to, że nie mają lepsze jednostki czerwone, nie? Się robi problematycznie. Ale my się nie poddajemy, bo my jesteśmy najlepsi na świecie. Dobra, stracili jedną warstwę. O Jezus, tych włóczników zaraz stracę. Nie zdążę już raczej ich wycofać, żeby tak pusznicy trochę pobili czy coś. Ale to nie ma sensu. Dobra, wycofujemy się. Zresztą jedno do tyłu to nam nic nie daje. Wycofujemy się, niech ta wieża oblężnicza trochę pobije. No i się zatrzymają raczej przy wieży oblężniczej. Nie będą dalej szli. Dobra, stop, 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 full stop. Dobra, panowie. Pusznicy strzelają, to jest na pewno miłe. Troszkę trzeba podleczyć wszystko, co nam tam stoi. Wy się jeszcze podmięcie. Może jeszcze przeszarżujemy, zobaczymy. No niestety ten się chłop też podmienia, żeby się leczyli. Wieża oblężnicza dość mocno dostaje po pysku, to na pewno nie jest fajne. Dobra, wy jeszcze się zamieńcie i spróbujemy jeszcze polecieć w takim razie. To już nas nasza raczej ostatnia szansa, żeby coś tutaj wyszło. No bo tam zostaje ten kolejny mur. I moralki nam spadają, to też oczywiście nie jest nic ciekawego. Ale chyba nie damy rady zniszczyć tej warstwy murów. Szczególnie, że kusznicy też dostają po pysku od tych łuczników. Jakby nie miał jeszcze jednostek strzelających na dole, nie? To może, może, a tak to... No przyryzykuję, że tak powiem. Dobra, o nie. Monitor mi się wyłączył. Proszę, nie. Nie. Czekajcie, bo nie wiem co się... wiem, że laguję. Wiem, że laguję, moi drodzy, spokojnie. Ja tu jestem razem z wami. Jeszcze, dobra. Sytuacja opanowana. Monitor mi się wyłączył drugi i wywaliło OBS-a na ten. Mam nadzieję, że się nic nie popsuło przez to z nagraniem. Ale się nagrywa dalej, więc cud, miód, malina. Dobra. No to tak, wycofuję. Aha, wycofujemy się, by się skończyło morale. To tak swoją drogą. Dobra, 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 dobra. Lecimy, 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 nie śpimy. W takim razie, byczki. I teraz co? W następnej turze jesteśmy w stanie, dobrze, został tylko jeden. Nie, wieżę oblężniczo. Znaczy, na następnej... Kurde, musimy zaatakować, żeby on nie mógł naprawiać murów. To na pewno.
nie, bo to się nie rozwaliło, bo... No tak, bo moralki się skończyły. Chyba się zaoferowałem tym, że mi się kończy, że mi się wyłączył monitor. Dobra. W każdym razie... Dupa, dupa. No okej. Czy brat mógłby zaatakować? Coś czujesz, że będzie ciężko. Ale spróbujemy bratem zaatakować. No ma dużo jednostek strzelających. Czy to dobrze, czy to źle. Kto to wie, kto to... Similar to you powiedzieli niby. Ty tam się zrestuj. Dobra. No tu mamy naprawione. Ty tam police weź w tym miejscu. No tam mają mur, to nie ma sensu atakować. Dobra, naprawdę, ja się spytam Anglii, czy nie chcę, czy nie chcesz Anglię pokoju w tym momencie? Jakby, no tak, Kingdom of England is here now. Mogę wam powiedzieć, że już nie chcę się z wami lać. Co wy na to? Czy mogę jakkolwiek, no nic nie mogę niestety im zażądać od nich więcej, poza tym, że ich pobiłem mocno. I co? Zgadzacie się, czy... Nie! Okej. Nie. Ja chciałem. Wszyscy widzieli, że ja chciałem, prawda? A, Alberto. My friendo. No, Alberto, nic od ciebie nie kupię, niestety. No dobra. To my atakujemy. Co ty nam powiesz ciekawego? Aha, bo jest no, ten Adams. Zapomniałem, ale teraz chyba już się zresetowały moje kwestie. Ale nie potrzebujemy więcej generałów ostatecznie. My potrzebujemy hajsu. A co za tym idzie? Idziemy po winko. Dobra, dawaj winko, chłopie. Dwie monety to zły znak. No właśnie. Jak jest mniej, to jakoś potrafię się skupić i nic mi nie wychodzi. A właśnie, czy jesteśmy w stanie w końcu z nimi... No mamy słabe sobie... Dobra, w dupie was mam w takim razie. Nie chcecie się ze mną polepszyć? Trudno. No to dostaniemy po dupie za niezrobienie tych zadań i tyle w temacie. Tak naprawdę. Mówi się trudno i żyje się dalej. Ja chcę tylko zdobyć jedną prowincję. Nie. Co wy wszyscy ode mnie hajs chcecie? Okej. Nawet papieże chce się bić ze mną. Zapraszam. Już widzę jak tutaj wchodzicie. Tam są ploty. Wszyscy chcą ode mnie hajsy, no. Idźcie, kurde. O, Święte Cesarstwo Rzymskie chce się bić. Ale jak wy chcecie do mnie przejść? O, i wy też chcecie... Dobrze, a jak wy chcecie do mnie przejść? Ja jestem ciekaw, jak wy chcecie to zrobić. Jedyne państwo, które mogłoby rzeczywiście im wypowiedzieć wojnę jest... No teraz wam nie pokażę, ale tutaj, no bo to drogami wszystko idzie. Ale ja tam nie będę się kłócił, nie? Dobra, startujemy. On ma cholera. On całkiem odrodził sobie. O Jezus, ja myślałem, że mimo wszystko będzie miał, jak jedną warstwę zniszczyliśmy tego dwupoziomowego muru, to myślałem, że będzie miał jedną warstwę zniszczoną, ale on ma dwie odbudowane, więc to jest klops nad klopsy. Chłops nad chłopsy. No dobra, stańcie tu. Ale oni mają mniej życia od nas, więc... Jest tyle dobrego. Idźcie trochę do przodu. Teraz staniemy. Oni mają strasznie duży zasięg. No, trzeba poczekać, aż wieża obniżnicza podjedzie. A to będzie ciężko, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj same jednostki strzelające praktycznie i ślingerci będą dostać po dupie. Dobra, idziemy. Wycofują się, jak nas zobaczyli. Ci już zaczną strzelando. Ale wie, że jeszcze jedna tura pójdzie. No mocno dostają. Wiecie, jak nie za bardzo wiem, jak mam... Co tu mam podmieniać? Jak tu podmieniać tych włóczników biednych? Znaczy, no muszę. Chyba się uduszę? Dobra, podmienianko. Wszyscy strzelają, nie? A jest cicha, nie będą strzelać? Czy oni mogą na taką bliską odległość strzelać?
wstają po dupie. Ale jedna, no na pewno zniszczymy ten mur całkowicie, no to będzie gorsza sprawa, no, chociaż barykadę może zniszczmy. To myślę będzie jakkolwiek przydatne. Dobra, zamianka. Zwiększamy tempo teraz, bijte się. Ajajajajaj, no tu jest ciężko, jednak trzy jednostki strzelające trochę nie jest dobry pomysł. Dobra, do tyłu, podleczymy się trochę. A niech wieża obrężnicza po prostu zniszczy ten mur. Morale mamy duże, więc to akurat żaden problem w tym momencie. Dobra, stop. Chociaż oni jeszcze cholery idą, ale nie, teraz już muszą strzelać w wieżę oblężniczą. Dobrze, no to my sobie postoimy troszeczkę, popatrzymy na morale. W sumie to ja źle robię, bo jak tymi bym podszedł, aj, zmarnowałem czas, bo oni są w stanie teraz strzelać. Prawda, tam mają zasięg strzelania. Dobra, dawać. Zniszczyć to, panowie, dacie radę, wierzę w wasze umiejętności. Teraz wy się podmięcie jeszcze raz i wy będziecie wtedy lecieć, bo to już pada. Dobra, lecimy, super. Chwilkę jeszcze poczekamy i zniszczymy te barykady chociaż, to wtedy już zostaje tylko ta pełna warstwa muru. Stop, panowie. Nie pykło, że tak powiem. Dobra, trudno, idziemy do przodu w takim razie. Ale tak idealnie się nie da złączyć z tą wieżą obrężniczą. W sensie nadałoby się, ale no. Za daleko jest i ciężko stajmować tego gołębia, który tam lata do nas. Ale no wszyscy tu ładnie strzelamy. Staramy się pozbyć wroga, a który nie chce teraz odpuścić bronią tej barykady, ale ta barykada i tak dostaje po dupie. To jest akurat bardzo dobra informacja dla nas. Dobra, zaczynamy się wycofywać. Okej, zniszczyliśmy jeden oddział, ale ja powiem tak. Wycofujemy się, znaczy zatrzymamy się zaraz. Do tyłu. Dobra, stop, panowie. Teraz wy się podmięcie. Będziecie mogli strzelać, to sobie strzela. Może jeszcze coś tu ugramy, ale musimy bardzo mocno włóczników uleczyć. Wy się podmieńcie i wy się jeszcze podmienicie. To wtedy dwa oddziały będą mogły strzelać. O, super. Teraz wy się podmieniacie, dobra. No i... A nie, wy nie macie zasięgu, to jeszcze wy byście musieli się podmienić. Wtedy będzie cud miód malina, a to się wycofują cwaniaczki. Nie chcą tak się zabawiać, co? No to jednak nie, to wy się podmieńcie. Chociaż czekajcie, bo możemy teraz całkiem łuczników dać do przodu. Oni wtedy będą mogli sobie strzelać. O właśnie. A ci jakby tu stanęli, to no, może mieliby zasięg. Dobra, czekajcie, jeszcze tak zrobimy i tak zrobimy. Tylko morale tu jest taką kwestią sporną. Czy to zadziała, czy to nie zadziała. Dobra. Teraz wy macie zasięg. No w teorii mamy wszyscy razem zasięg. Możemy tutaj stać i strzelać. Ale zniszczenie tych warstw już nam pokazało, że to nic nie da w momencie, kiedy jest taka, a nie inna sytuacja. No jakby nie miał tych łuczników, no ci włócznicy to tak średnio tutaj z loczonkiem. No trudno, stoimy i bijemy. Może jakimś cudem coś się tu uda ugrać. Dobra, spróbujemy. Będzie rozpaczliwy atak, tak na dobrą sprawę, ale najpierw przerzućmy włóczników na sam przód. I wtedy możemy się zabawić ewentualnie. Chwilę to potrwa. Bo jest dosyć daleko. Dobra, i lecimy teraz z tematem. Dawaj do przodu, panowie. Niszczymy to. Dobra. Czy jest szansa? Czy uda się wygrać? Tego dowiemy się już po przerwie. Czy niestety no, wszyscy się skupiają na murach? Ale, dobra. Aj, morale się skończyło. Kurde. Aby było. Możemy to jakoś jeszcze przyspieszyć? Chyba nie za bardzo, niestety nie da się przyspieszyć, więc czekamy aż oni dojdą. Kurde, no przecież moralki by weszły i byśmy mieli już to, co chcę mieć, no. No prawda, byczki moje piękne, dajcie mnie to. Dajcie mnie to zrobić, no. Tak blisko, a tak daleko, dobra. Tak blisko, a tak daleko. A bo my atakujemy z Bristol, czekajcie. A nie, to pokazuje jaki jest progres, no, że został tylko ten mur. No i będzie cały.
Kurde, no. Przypał byczki, przypał. Dobra, to. Ryszard bardzo by chciał mieć wytrenowane jednostki. Myślę, że mogę spróbować coś z tym fantem zrobić. Szczególnie, że mamy tutaj swordsmenów. Tych nie zrobi... Nie! Czemu klikasz to, co nie miałeś klikać, idiot? Medale poproszę. Obrona. Dobra, weszła nam obrona lepsza, super. To się wszystkim podobuje. No dobra, komence. Będziecie atakować to cholerstwo. Lecimy z tym atakiem. Ja chcę mieć wyspy. A nie, ja miałem wytrenować. A nie, i dać medal. Welp. No cóż się mówi, prawda? Cóż się mówi? Plot twistik wyszedł z tego. A ty, brat? Jakbym ci powiedział, że masz tu wejść? No to wejdziesz. Zależnie od tego, kto tam jest, tak naprawdę. A ty... Aladdin, co to był? Aladdin jest od kupowania... A, ten, nie, to pszenicy potrzebuję, niedługo. Dobra, daj mi winko. Byczku. Siups. Plups. Dups. Siups. I siups. Siupsy nie zawsze wchodzą, niestety. Dobra, dobra. No, olałem temat tego jednego zadania. O. Wszyscy, którzy są mega daleko ode mnie, ich wypowiedzą mi wojnę, ja jestem za. To jest na pewno bardzo dobry pomysł. O, przynajmniej zaatakował w końcu coś, co jest blisko mnie. I to jest zrozumiałe. Proszę, macie dwa tereny. Więc jestem ciekaw. Dobra, ci też przestają z nami handlować. No dobra, sytuacja robi się nieciekawa. No, wszyscy nam wypowiadają wojnę. Okej. Spadajcie, nic nie dostaniecie ode mnie. Szczególnie, że mnie nie stać nawet na takie rzeczy. Choćbym chciał. No wszyscy wypowiadają teraz na nas wojnę. Okej. Ciekawie. Dobra. No to lecimy na naszą ulubioną miejscówkę. Która już tyle razy mogła być, kurde, zdobyta. Nawet przyspieszmy trochę tempo. Jedna warstwa murów zniszczona. Druga warstwa murów zniszczona. Dobra, stop. Stoimy i czekamy w tym momencie. Wy się podmięcie. Wieża oblężnicza kiedyś podjedzie. Wszyscy to wiemy. Morale spadają? Nie, w sumie nie. Jezus Maria. Nie, ta wieża oblężnicza będzie jechała. Dajcie wieżę oblężniczą, byczki. Jedzie. Dobra, wycofują się. No to lecimy, panowie. My się niczego nie boimy. Przez końcówka. Widzimy, gdzie chłop siedzi. Podmięcie się. Aha, no tak, w sumie autoszarża, bo moralki spadną i będzie tragedia. A tego byśmy nie chcieli, żeby była tragedia. Powie się podmięcia jeszcze. Musi się podleczyć. Błagam, nie możemy tego przez moralki przegrać, bo będę płakał po prostu, no. To już naprawdę jest nie do pomyślenia, żebyśmy to mieli przegrać przez moralki. Dobra, podmięcie się. Dawać. Ja chcę po prostu Wyspy Brytyjskie zdobyć. To jest tak wiele. Dawać, panowie. Zniszczyć wroga. Bo się chłop musiał okrzyknąć tam księciem i zająć ten teren z pupy, nie? Kto ci kazał, gościu? No, 303 punkty badań dostaliśmy. No i niestety państwo upadło. Bardzo mi przykro. Żegnaj, Edwardzie. Ała. I teraz zostaliśmy Knight of Fog Island. Okej, okay. Spoko. No dobra, jak już musimy, to... O Jezu, przyszedł... Może być ciekawie. Może być ciekawie, szczególnie, że ja teraz sobie podmienię jednostki. Nie, oni będą sobie strzelać zaraz. Jedno do przodu i będziecie mogli... A, już teraz możecie strzelać, dobrze. Podmieńcie to. Będziemy tam sobie latać tymi jednostkami, jak chcemy. Dobra, jeszcze jedno do przodu. No, sytuacja zrobiła się naprawdę dosyć ciekawa w tej grze. Szczególnie, że wszystkie państwa chciały tam wojny.
Bo czemu nie, kurde? Dobra, lecimy już z tematem. Już nie ma co zwlekać, tylko tak. Wy się wycofajcie. Wy się wycofajcie. A, weź byczki, niczego się nie bać. I wy się wycofajcie. Mamy wszystko, ci powinni mieć zasięg. Tak, więc wszystko teraz ma zasięg, może sobie strzelać. Wieża oblężnicza teraz tankuje. To jest... A Jezus, nie, oni... Wieża oblężnicza tankuje, ale nic nie robi. To jest... przyblokowali ją. Jakie grube wulwy. O Jezus, ja tracę morale teraz tylko. Z pupy. No. Przyblokowali wieżę oblężniczą. Dobra. Panowie, do przodu. Inaczej zrobimy. Cofniemy się o jedno. Niech biją wieżę oblężniczą zamiast mojej jednostki. My się poleczymy po prostu. Dobra. Chcecie, to bijcie. Tylko oni teraz nie biją. Jedno do przodu. I wy jedno do przodu. Teraz możecie strzelać, tak. No, no w sumie. Mają teraz, mogą tak się cofać, leczyć i przyblokują mi wieżę oblężniczą. Musiałbym mieć więcej chyba... No patrz, mogę wam przyspieszyć tempo, ale ja nic nie robię, nie? Nie jestem w stanie się przebić. Musiałbym coś mocniejszego z przodu mieć, bo tak to ja się nie przebiję w ogóle. Choćbym nawet tam spróbował podbić. Aj, żeby ta... No nie, ona nawet nie strzela za daleko, ta wieża oblężnicza. Masakra, jak się tutaj moralki nam spadną zaraz do zera i się na tym skończy. Że nic tutaj nie zrobimy sensownego. Jak to wymyślili? Co za cwaniaczki? No właśnie, moralki się skończyły. I tyle w temacie. Ajajaj, ajajajajaj, byczki, ajajajajaj. Tak się kończy byczkowanie. Jeszcze stracę ten oddział włóczników. Chyba ta... nie, przeżyli, 200 punktów życia, okej. Okay. A tutaj klops w takim razie. Nie wyszło, ale... Udało się zdobyć Wyspy Brytyjskie. A to jest to, co mnie tak naprawdę interesowało, moi drodzy. Więc myślę, że możemy sobie zakończyć naszą przygodę. No bo wiadomo, możemy iść dalej, ale to ostatecznie będzie ciągle to samo. Ja mówiłem na początku, że zależy mi na tym, żeby zająć Wyspy Brytyjskie. To rzeczywiście się udało. No pewnie z 2-3 tury może i przebijemy się przez Anglię i byśmy ją całkiem wyeliminowali, ale mam to jakoś, powiedzmy, brzydko w 4 literach. Tutaj coś, aha, bo mogę, mogę jeszcze sobie, czekajcie, bo oni coś od nas chcą jeszcze na koniec. Znaczy no, nie, muszę kogoś wybrać. Dobra, olejmy temat na razie. Powiem wam tak. Tyle to by było, myślę, z tej gry na ten moment, bo nie czuję potrzeby podbijania wszystkiego na tej mapie, byśmy siedzieli tutaj pewnie ze 100 odcinków, a sensu w tym nie ma. Szczególnie, że ten materiał ma prawie 2 godziny, więc zakończmy go tam, żeby było poniżej 2 godzin. Więc udało się zdobyć Wyspy Brytyjskie. To mnie cieszy. Tak prezentuje się gra PlebiQuest. Ile tam 4 odcinki z tego było. A ten dzisiejszy można było podzielić na 2, ale już nie będziemy się w takie rzeczy bawić. Kto by nie chciał, to sobie to obejrzy w turach. Kto nie, ten nie obejrzy. I tyle w temacie tak naprawdę. Więc dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.